Dzień dobry! Cześć, mam widzę, że to już poszło w ogóle, jejku! Ha, jestem! O, nie wyciszyłam nic! Cześć, dziewczynki moje kochane, jak was dużo już! Ekstra! Ciekawe, czy słyszałyście, jak krzyczałam do kota, żeby uciekał. Nawet nie wiedziałam, że to poszło. Ale jestem już z wami! Cześć! Witam was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście tutaj. Ale fajnie. Jejku, ja nawet... Jest Kasia, Iwonka, Barbara, Halina, jest Małgosia, jest moja, Zosia, Kamila, cześć, Dorotka jest, cześć, Paulina, Magdalena, Justyna, Asia, Jola, Natalka, Kasia, Małgosia. Ekstra, ale was dużo! Ewcio, cześć dziewczynki, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tutaj już z wami jestem. Boże, jak dawno żeśmy się nie widzieli. Asia, hej, Ewela. Cześć, cześć, cześć dziewczynki. Było słychać psik, akurat nowo przyszłam, akurat mi tu wbiegła, ona jest w fazie, że tak powiem, szaleństw i zabaw. Tak myślałam, że to było słychać. Ha! Dzisiaj się widzimy i robimy naszą kartkę pop-up. Czy ktoś dostał ode mnie maila w ogóle? Czy ktoś będzie działał z napisami takimi jak ja? Czy ktoś będzie w ogóle robił razem ze mną tutaj? Czy przygotowaliście się? Dajcie mi znać serdecznie tutaj, kto ze mną pracuje. I bardzo was proszę, dziewczyny, jak już jest was tak dużo, o udostępnienia transmisji. Będę wam bardzo wdzięczna. Dzisiaj postanowiłam wybrać jedną osobę, która wybierze sobie dostęp do jednego z moich warsztatów, które już się odbyły. I w zamian za udostępnienie i, że tak powiem, aktywność na live'ie, jedna osoba dostanie ode mnie, że tak powiem, taką, wiecie, niespodziankę, będzie mogła sobie wybrać jeden z warsztatów, który do tej pory się odbył. Dostałam maila. Agatka, mam nadzieję, że udało się coś wydrukować. Pierwszy mail, w ogóle już tak dawno nie pisałam mail, że pierwszy mail wysłałam, że nie były grafiki do pobrania, ale drugi zaraz poszedł normalnie. Dziękuję za napisy, niestety papiery już prawie w zerowej ilości, będę musiała coś innego poszukać. Basia, zastępujemy. Jeżeli nie macie tego, co ja tutaj mam, bo będę pracować na kolekcji Craft O'Clock, w sumie powiem wam tak, z House of Roses mam chyba ten arkusz w środku użyty, to jest 0,01. Arkusz będę używała w środku tutaj na zdobienie tych naszych boków, żeby to ładnie wyglądało. Dostałam maila, super! A tak naprawdę naszą bazę zrobiłam z bloczka tego naszego z tymi drewienkami. Lemonki mają takie drewienka, takie pady drewienkowe i użyłam, że tak powiem, tego na naszą bazę pod spód i tak naprawdę na wierzch można to użyć. Także jeżeli macie jakieś takie papiery, które się, że tak powiem, mają, no tak naprawdę to każde papiery się nadadzą. Zwróćcie uwagę na to, żeby tu będziemy robić dużą, ładną kompozycję, tak? To tutaj fajnie, jeżeli ten papier nie będzie taki pstrokaty i że nie będzie dużo tych wzorów, bo to wtedy będzie ładnie wyglądało. Małgosia też ma już resztki, niestety. Uwielbiam tę kolekcję, ja też bardzo ją lubię, naprawdę. Pierwszy raz, więc nic nie wiem, ale coś dostosuję. Bardzo się cieszę, Magdalena, jasne, mówię wam. Nie musicie mieć tego, co ja mam. Wystarczy, że macie kolekcję jakąś do tego, żeby dobrać sobie kolorystycznie dodatki. To jest bardzo ważne. Cześć, Beatka! Ależ piękny wystrój za tobą. No, dziękuję. Naprawdę nie ten. Nie przykładałam do tego nawet dzisiaj uwagi. Dzisiaj był po prostu dzień pełen szaleństw i w ogóle. A tak naprawdę to... To chciałam coś powiedzieć. Aha, że to jest ważne. To jest ważne, żeby tutaj był taki jasny, że tak powiem, kolor tego naszego tła, żeby to nie było takie, że wiecie, że tutaj jeszcze dojdą nam, nie wiem, jakieś kwiaty czy coś, no bo zginie nam ta kompozycja, tak? A w kompozycji chodzi o to, żeby właśnie ją uwidocznić i żeby ona nie straciła tego swojego uroku. Ja mam do tej kartki lemonków malinową kolekcję ekstra. Muszę uzupełnić zapas, pewnie.
też dostałam e-mail ekstra. Dziewczyny, powiedzcie mi, kto już ze mną tutaj, że tak powiem, jest nie pierwszy raz, bo może nie widziałam jeszcze, bo tylko widzę tak na bieżąco komentarze, a dajcie mi znać, kto jest ze mną pierwszy raz, bo jestem bardzo ciekawa, czy jest ktoś, czy jest jakaś świeżynka tutaj z nami. I czy ze mną tworzycie tutaj? Bardzo, bardzo mi będzie miło, jeżeli napiszecie mi komentarz, kto ze mną będzie coś robił tutaj, bo, nie, te, bo naprawdę nie musicie mieć tego, co ja. Nie musicie. Ważne, żeby mieć jakieś elementy powycinane. Ja tutaj będę miała takie elementy powycinane. Będę te kwiatuszki. Ja sobie te kwiatuszki, że tak powiem, dorobiłam z, dorobiłam sobie z foamiranu do tego. Takiego kwiatuszka i takie w sumie trzy kwiatuszki sobie wykorzystam z foamiranu, ale jeżeli nie macie foamiranu, to nie musi być foamiran, tak? Ja jestem całkiem zielona. Wszystko po kolei dzisiaj będziemy robić. Karteczka, zaczniemy sobie od środka. Nie wiem, powiem Wam, ile nam tutaj zejdzie. Na pewno więcej niż godzinę i podejrzewam, że nawet ze dwie, tak? Także jeżeli macie ochotę nauczyć się tego i zrobić taką fajną kompozycję, zarezerwujcie sobie czas, powiedzcie tam w domu, żeby dali spokój, w ogóle zajęli się dziećmi i macie wyłączone dwie godziny, nie ma Was, nie? Nie ma Was, będziemy działać z kompozycją. Nie przygotowałam sobie tekturek, cholercia jasno. No. Patrzcie, bo ja jeszcze będę pracowała z tekturkami. Ja je gdzieś tutaj mam. I tego chyba sobie nie przygotowałam. Tekturki, tak naprawdę w tej pracy użyłam tekturek od... to są nowości, przepiękne nowości od Kraticon. Cudowne zawijaski, bardzo, po prostu bardzo mi się podobają. I chyba gdzieś jedną tekturkę jakąś użyłam ze skrapińca, a skrapiniec chyba tutaj gdzieś jest u tego. O, i mam, bo zobaczcie, tutaj są wszystkie te zielone, to są tekturki pokryte embossingiem. Ja to dzisiaj będę robiła na żywo, będę miała puder z Lindy's Gang, taki limonkowy, trochę jasnozielony, taki, ale taki pastelowy. I będę pracowała też z agateriowym pudrem, z złotym. Dziewczyny, które są pierwszy raz, witamy i niestety musicie wiedzieć, że już przepadłyście o Gosia. Dzisiaj oglądam tylko, bo mam dużo wycinania. Pewnie, no umilę czas, pewnie, nie? Jasne. Jak nie macie ochoty, czy tam nie macie, że tak powiem, czasu robić ze mną, to wycinajcie sobie, twórzcie swoje projekty, macie może zamówienia jakieś czy coś. Fajnie będzie, jeżeli będziecie tutaj z nami. Będę bardzo wdzięczna za każde udostępnienie. Wszystkie osoby udostępniające będą miały szansę wziąć udział w moim, że tak powiem, wyborze jednej osoby, która otrzyma ode mnie dostęp do warsztatu, który sobie wybierze. Chętnie przepadnę, super! Pięknie, pięknie tam u Ciebie. O, dziękuję, Iwonka. I tak, mówiłam o tekturkach. Te tekturki będę pokrywała jednym i drugim embossingiem w sumie naraz, bo będę chciała, żeby ten zielony nasz puder miał taki złoty połysk. Tak naprawdę tutaj mamy warstw trochę, ale będziemy je przekładać tak koronką. Będę miała taką koronkę, zaraz Wam pokażę. Też jej nie przygotowałam oczywiście. Koronka jest tego typu, o coś takiego. Koronki na pewno zamawiałam na AliExpress. Jak ktoś będzie miał jakieś specjalne życzenie, to gdzieś tam linku zawsze możemy poszukać. Taki gdzieś kawałek koronki będzie potrzebny. On będzie specjalnie, żeby nie był taki biały, bo ten projekt jest taki, wiecie, taki vintage'owy trochę, to ja tą swoją koronkę tak wygniotę w moim tuszu. Czymś brązowym. Musicie coś wziąć takiego, żeby nabrała takiego brązowego efektu. I do tego mam taką bawełnianą koronkę, to już chyba stacjonarnie gdzieś kupiłam, o zobaczcie, nawet ubrudzona trochę, to się nada. Też jakiś taki kawałek tej koronki sobie użyję i też jakiś taki kawałek sobie przygotujcie tej koronki. Do tego fajnie, jak będziecie miały jakiś może zegar, uda się gdzieś tam wkomponować i będę miała też taką tekturkę. Tekturki miałam powiedzieć tym, co tym osobom, które nie mają tekturek, bo tekturki zawsze można sobie zastąpić na przykład skrapkami. Każdy skrapek można gdzieś tam sobie jakąś farbą pociągnąć i też będzie efekt, jeżeli jest jakaś złota czy coś, to jeszcze fajniej. O, to jest ze skrapińca, ja sobie ten element tutaj wyjmę taki, mam nadzieję, że mi się to uda zrobić.
Chyba się uda. I taki element sobie też właśnie wykorzystam gdzieś tam w tej kompozycji. I chyba jeszcze coś miałam. I chyba jeszcze jeden taki element, że ten zegar ja sobie tak uwiesiłam na tym. Chociaż tego i tak naprawdę nie widać spod spodu. Ale gdzieś tam ten połysk jest i zawsze czegoś tam, jakiegoś tam uroku dodaje. Ale no mówię, jak nie macie tekturek, może macie jakieś skrapki, może macie jakieś delikatne. Ja to w ogóle jestem zwolenniczką. O, rozmawiacie między sobą. Ja to jestem zwolenniczką w ogóle takich delikatnych tekturek, takich cieniutkich w ogóle, takich wiecie, takich fajnych, no takich fajnych i to i jestem naprawdę, uwielbiam takie rzeczy. Do tego użyję też dzisiaj maski. Przez maskę będę dawała pastę strukturalną. Jeżeli nie macie pasty strukturalnej, może być gesso na przykład, może być, nie wiem, jakaś pasta inna, może macie jakąś pastę inną w jakimś jasnym pudrowym kolorze. I będę używała maski z AB Studio, takiej koronkowej, bo mi się tutaj fajnie w te koronki właśnie wpasuje to wszystko, ale powiem Wam tak, nie trzeba tego mieć, nie trzeba tego używać, to jest, w pracy jest ogólnie bardzo mało widoczne. Jak ktoś ma, to użyje, to doda jakiegoś tam uroku. Jak ktoś nie ma, to tego po prostu nie użyje, tak? Ja będę nakładała pod spód sobie maskę. Później będę jeszcze, mam tutaj taki trochę brązowy kolor. Brązowy i zielony. Jeżeli macie jakieś takie farbki, nie wiem, akwarele, mgiełki, cokolwiek, żeby tam gdzieś pod spód tego delikatnego koloru, u mnie to jest brązowy i zielony, tak? Bo jeżeli wy macie kartkę w innym kolorze, inne kolory tutaj dominują, to musicie dobrać te kolory do siebie, cześć Kasia, dobrać do siebie te kolory, żeby one pasowały do tych dodatków, które macie, tak? Tutaj no to już jest wasza rola, bo ja nie wiem, na jakich kolorach, że tak powiem, na jakich papierach będziecie pracowały, także tutaj wszystko dobierajcie sobie najlepiej kolorystycznie do tego, co jest, co się dzieje na papierach, nie? To wtedy kartki wyglądają najfajniej, nie dochodzi nam nie wiadomo ile tych kolorów, tylko ta kolekcja już, ona też ma jakiś swój, że tak powiem, no, została z jakimś tam, Boże, słowa mi brakuje, zaprojektowana tak, żeby wyglądała dobrze, tak? No i jeżeli te kolory są w tej kolekcji, no to już nie dodawajmy jeszcze jakiegoś innego koloru, żeby nie było za dużo też, nie? Żeby się tam nie narobiło. Cześć Artur! Pewnie nasz rodzynek będzie dzisiaj. Przyda się nigdy za wiele, tak, to już później to już w ogóle jest nigdy za wiele. Hej, myślę, że możemy stworzyć team, o, team dziewczyny stworzą beze mnie. Śliczna maska, tak, maska jest też fajna, taka delikatna. Dobra, ja Wam przełączę widok teraz na dół, tutaj, żebyście widziały moje ręce. O, jest wszystko widoczne, już jest bałagan oczywiście, no jak przy tworzeniu, inaczej być nie może. Przypomnę tylko jeszcze, że osoby udostępniające i biorące udział tutaj na żywo u nas z nami w live'ie, aktywne, wybiorę później jedną osobę, która otrzyma ode mnie dostęp do warsztatu, który sobie wybierze, tak? Dostęp do warsztatu sobie wybierzecie, do jakiego chcecie, do tych, które już się odbyły. Także jedna osoba będzie mogła sobie coś takiego wybrać, jeżeli będzie miała ochotę. Hej Artur, nasz rodzynek, ale ty gadasz, a w pracy mi mówią, że ja dużo gadam. Ja tak zawsze tutaj u was, no kurde, no, ty, no lubię, no lubię z wami gadać, lubię z wami tworzyć tutaj. Zobaczcie, teraz tak, najważniejsze, zaczniemy sobie od środka, tak? Zaczniemy sobie od środka, musimy sobie bazę naszą przyszykować. Ja mam kraftową bazę, baza ma 12x21. Taką bazę możecie sobie przyszykować, kraftową, białą, jakąkolwiek, na jakiej chcecie pracować. Powiem Wam tak, że jeżeli nawet nie chcecie zrobić pracy, a chcecie sobie poćwiczyć element ten pop-up, to weźcie sobie bazę, zaraz sobie dotniemy wszystkie paski, pokażę Wam, jak to zrobić, żeby to się tak fajnie otwierało.
I można sobie samo to poćwiczyć. Może akurat gdzieś tam Wam się to spodoba i w ogóle, nie? Dobra, tego będziemy używać. Ja mam napis wydrukowany i koło już jest u mnie wycięte. W tamtej pracy podkleiłam koło naszym papierem kraftowym, co może ładnie wyglądało, ale nie było, że tak powiem... Boże, też mi słowa brakuje. Użytkowe tak bardzo, no bo jednak ten papier jest gruby, ten papier jest gruby i to wszystko jak się złoży, to później jest ciężko, ciężko. No jest kartka praktycznie cały czas musi być otwarta, bo ona ma tą przestrzeń tutaj taką dosyć dużą, nie? Ja zawsze czekam na śmiech Karolina Winkowska. No. Tak, ja wiem, że wy lubicie jak ja się śmieję. A ja jak z Wami przebywam, to zawsze się dużo śmieję, także to jest obopólna ta łomatko. Tu wszyscy dzisiaj mają słowotok, nie nadążam nawet czytać. Ja też nie nadążam czytać. Dzisiaj tylko popatrzę, ale w wolnej chwili już mi uciekło, ale w wolnej chwili na pewno zrobię, jak to jest kolekcja Craft O'Clock. Jaka to jest kolekcja Craft O'Clock? To jest kolekcja Karina Lemonków. To jest kolekcja Lemon Craft, House of Roses i deseczki. House of Roses i ten z deseczek. Dzisiaj pracujemy na tym. Ja uwielbiam Twoje pop-upy. Dziękuję, Kasia. Tak, mieliśmy okazję popracować na warsztatach ostatnio z pop-upami. Teraz w następnym warsztacie Alicji, na Alicję Wasz Test też Was serdecznie zapraszam. Też są pop-upy i już za 2 dni kończą się zapisy na warsztat z Alicji. Patrzę i inspiruję się, ale leczenie... Ale pienie pączków, pisanie raczej nie idzie w parze. No tak, to nie. Dziękuję za napisy, są super. O, ekstra, że się przydały, nie? Witam, przez przypadek aha, to do Małgosi. Muszą być ładne, okej. Dzisiaj sobie tylko popatrzę, nie mam siły na nic w pracy. Trudno dziś było. No ja dzisiaj też powiem Wam, że dzisiaj też miałam bardzo trudny dzień w ogóle. Nie spałam północy, jakoś tak... Ach, dużo by opowiadać, ale wszystko jest po prostu super. Mówię Wam, wszystko jest super. No, działamy. Mam nadzieję, że przygotowaliście sobie bazę. Ja teraz chyba będę musiała dociąć papiery. Podkładam sobie te grafiki tutaj. Możecie się przyjrzeć, jakie ja mam tutaj grafiki do powycinane. To na pewno użyję 2 różyczki, na pewno będę używała tych kwiatków. Tutaj to koło, dobra, to ja sobie odłożę i teraz sobie dotniemy do naszej bazy, do środka papier, żeby już to wykleić, żeby to było ładne, bo tak naprawdę powiem Wam, że moja karteczka jest z myślą o mojej córce. Ja mam zamiar dać swoją właśnie mojej córce, mam nadzieję, że nie słyszy. Jesteś najlepsza, cieszę się, że jesteś i to jest, to są słowa, które mam nadzieję, że no, dostanie kartkę, już nic więcej nie będę musiała mówić po prostu, no. Jeszcze jej wyskoczy tak z środka, to już w ogóle nie. Boże, jaka ja jestem zapominalska ostatnio. No zdarza się, Małgosia, co tam, zdarza się, no. Nic się nie stanie. Czekajcie, trymer muszę sobie tutaj zlokalizować. Jeżeli nasza kartka ma 12 na 21, w sumie tak, 20, 21, 21 ma A4, nie? Zawsze muszę się upewnić. 21, tak. Czyli ja sobie po 2 mm mniejsze środki zrobię z każdej strony. Nie, w ogóle po 2 mm. I teraz tak, tutaj... A widzicie, to nie jest ten papier, nie z tego miałam korzystać. Miałam korzystać z takiego jakiegoś na przemian. O, kropeczki, tak, z tego miałam korzystać. Dokładnie, tu mam 2 wzory po bokach, tu mogę odciąć, tu mi jeszcze zostanie na paski w razie czego, także korzystam z 0,3. Jak ktoś ma, no to mówi, to akurat można... I teraz tak, 12, czyli jadę 11 i 6, po 2 mm z każdej strony. 11 i 6 sobie odcinam. Fajnie dostać od mamy taką kartkę. No tak naprawdę i mamie jak dasz taką kartkę, to też będzie jej fajnie, nie Małgosia? Mama też zawsze jest najlepsza. I też zawsze się człowiek cieszy, że jest. No także nadaje się po prostu, nadaje się, no. 21, czyli odejmuję sobie 4 mm,
itnę 20,6. Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że dobrze wymierzyłam. Zaraz się okaże. No i będzie dobrze, mam nadzieję. Jeszcze jeden taki element sobie do środka utnę. 20,6 tutaj tniemy sobie. 20,6 i tniemy sobie 11,6. O, super. W ogóle miałam Instagrama uruchomić, nie? W ogóle nic mi nie przypominacie. No, no nic kompletnie, no nic kompletnie. Ja nawet sobie ustawiłam tutaj. Instagram będzie trochę później. O, uruchomi się? Sprawdzenie połączenia. Może się uruchomi, no może się uruchomi. Też się na Instagramie przywitam. Jak ktoś będzie... O, dzień dobry. Dzisiaj tworzymy karteczkę na żywo. Witam wszystkich z Instagrama. Tutaj będzie trochę widać mnie, trochę będzie widać to, co robię, ale też będę opowiadać. Papiery cudo. Czytam komentarze z Facebooka, jakby co. Jakby ktoś dołączył, to komentarze z Facebooka czytam, a tu będę działać. Live'a na Facebooku już w sumie mamy 22 minuty, ja tylko gadam, a wy jeszcze nie pouciekaliście, nie? Także super. Cześć, cześć, cześć. Witam wszystkich. Tworzymy taką kartkę, pokażę tylko, taką karteczkę sobie na żywo tworzymy dzisiaj z pop-upem w środku, także jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do oglądania, albo na Facebooka, albo tu. Ja dopiero uzupełniłam. Karolina, co to za papiery śliczne? Jeszcze raz powtarzam, papiery Lemoncraft, kolekcja House of Roses i kolekcja oto. To jest ten pad 02, drewienkowy jest jeszcze jedynka, ale tak naprawdę powiem Wam, drewna jak macie, to obojętnie co. Ucięłam to, tak? Ucięłam. Mam dwie. Dobra. Przydałoby się jeszcze coś do tuszowania, bo jeszcze nie powiedziałam o czymś do tuszowania, bo ja tego nie widzę, nie wiem gdzie to jest, ale tusz mam. Tusz mam jakby co, tu mam coś, co pewnie będzie zostawiało czarny kolor, z reguły pracuję na brązowym, już mam taką gdzieś wytartą po prostu tą, o i zobaczcie, i można sobie potuszować te brzegi, żeby ta kartka jeszcze była bardziej vintage'owa, ale najpierw trzeba sprawdzić, czy to nie zostawia nam za dużych tych maziajów. Insta jest szybszy. O, ja to chyba o tej porze mam najwięcej energii. Po południu jestem zwykle do niczego, a potem bym mogła do późnej nocy siedzieć. No, jesteś typowa sowa pewnie. Typowa sowa. Ja też do skowronków nie należę. Cześć dziewczynki tutaj. Też widzę, że są. Do skowronków też nie należę. I zobaczcie, tutaj można sobie potuszować te brzegi, żeby to nabrało jeszcze właśnie takiego fajnego klimatu. Tutaj mi się trochę czarny przebija, no ale trzeba walczyć z nim, trzeba z nim walczyć, bo nie wiem gdzie jest mój odpowiedni do brązu to coś, no nigdy nie wiem jak to się nazywa, zawsze zapominam. Coś do tuszowania, no coś do tuszowania dla mnie to jest, nie? Trymer masz zakrzyjona, nożyczki dobrze tną, bo mój nożyki dobrze tną, bo mój szarpie. Iwonka, trymer mam z DP Craftu. Nożyki nie tną dobrze, ogólnie no trzeba bardzo często nożyki wymieniać. Trymer jest sam sobie bardzo fajny, jest poręczny, lekki w ogóle, ale no, no nożyki to jest moja zmora, bo nożyki no niestety no. Niestety. I teraz tak, to sobie wklejam. Klej też by się jakiś przydał. Klej też by się jakiś przydał. No właśnie tak mówiliśmy o tym DP Craftcie. Podobno pasują do nożyki, do tego. No ale no... O! O, leci! Leci, dobra. Klej używam jakby co Hobby Glue. Naprawdę fajny, dobry, mocny klej. Odrobinę go daję, żeby to się nie wiadomo ile tego nie było. To i tak się będzie trzymało. Do środka nie będę wkładała już żadnych życzeń, bo tak naprawdę no te życzenia, to co ma być w środku, to jest w roli, że tak powiem, tego pop-upu naszego, nie? Także do środka już życzeń nie będę wkładała.
A dajcie mi w ogóle znać, dziewczyny, czego jesteście bardziej ciekawe tutaj. Te osoby, które mnie oglądają, wolą na przykład szybciej zobaczyć, jak robię pop-up, czy szybciej zobaczyć, jak robię kompozycję. Jestem bardzo ciekawa, czego jesteście najbardziej ciekawe. Wy, dziewczyny, też możecie dać znać, nie? Bo mnie ciekawi, czy wolicie zobaczyć, jak składam tą całą kompozycję, czy wolicie zobaczyć jednak ten element pop-up. Coś tu gdzieś krzywo ucięłam, coś tu gdzieś krzywo ucięłam. Trudno się mówi, żyje się dalej. Nikt nie zauważy albo pomyśli, że tak miało być, nie? Ogólnie tak, powiem Wam, środek też sobie potuszuję, bo jeżeli tutaj mam taki fajny kraftowy papier, a tutaj jest taki trochę blady, no to ja jednak lubię, jak on nie jest taki trochę blady i że ta całość mi tutaj współgra ze wszystkim. Także całe te brzegi sobie będę pop-up, pop-up, pop-up. Ja wolę dokupić co jakiś czas ostrza pop-up najpierw. No mam nadzieję, że pop-upie mi nie uciekniecie, no zostaniecie ze mną do końca i obejrzycie i pogadacie ze mną. No. Nie no, będzie pop-up. Najpierw zrobimy pop-up, bo później się robi ciężej. Jeżeli zrobimy kompozycję najpierw, a później byśmy zajrzeli do środka, no to już później ta kompozycja nam z przodu przeszkadza. I o, i zobaczcie, no zupełnie inaczej to wygląda, nie? Chwila, moment, potuszowanie i już nabiera to jakiegoś takiego, no. Teraz potrzebujemy kilka pasków. Powiem Wam tak, ja będę robiła te paski z naszych skrapowych ścinek, będę wykorzystywała do tego papier skrapowy, utnę sobie, tak naprawdę będziemy potrzebowali trzy paski po... wyjdzie w praniu, nie? Wyjdzie w praniu. Ale, bo nie pamiętam, mi się wydaje, że tu robiłam 3 cm, 3, 3, 6, 7, 8, 8 cm, 8 cm. No utnijmy sobie powiedzmy 3 paski po 8 cm, jakby co, no to dotniemy sobie jeszcze i mój tutaj ma nawet 11,5, to ja sobie po 1,5 cm takie 11,5 utnę, a później sobie, że tak powiem, dorównam to. I to będą nasze, to będzie nasza podstawa do naszego koła z napisem. To będzie nasza podstawa do naszego koła z napisem. Trzy paski po 1,5 cm szerokie, nie krótsze niż 8 cm, tak? Takie paski musimy sobie uciąć. Dziewczyny, czy wy tutaj dobrze widzicie coś? Dobrze chyba wszystko widać, nie? Bo mi komentarze zasłaniają, ale wydaje mi się, że będzie ok. Mam trzy paski, to sobie odłożę. I teraz potrzebujemy, ogólnie powiem Wam tak, że nasz element pop-up, ja to zawsze robię na czuja, nie? Jak mi coś nie wyjdzie, to później skracam. Ten nasz element też musimy sobie złożyć na pół i to nasze koło złożyć sobie na pół. Najlepiej trafić tak, żeby nasz napis był poziomo. Ja to też zawsze robię o tak właśnie na chybił trafił. Na chybił trafił, ale wydaje mi się, że no mam nadzieję, że będzie poziomo. No jest nawet chyba mi się udało. To musi być składane, bo cała kartka w środku też musi się złożyć, tak? Także to sobie tutaj dobrze zbigować i to musi być po prostu ruchome. Powiem Wam tak, wcześniej drukowałam na drukarce, na tych papierach, na drukarce laserowej, no i niestety mój laserowy druk akurat tutaj w tych wszystkich tych się rozsypał się, musiałam malować jeszcze raz to wszystko, a dzisiaj jest atramentówka na papierze skrapowym, nic się nie dzieje, zobaczcie, składam, rozkładam, bo przy laserówce od razu, nie, od razu tylko rozłożyłam, już to tutaj nie było po prostu, nie, także tak to wyglądało. Jak wszystko widać, Karola, jaki wymiar koła? Wymiar koła jest dopasowany tak naprawdę do napisu. Wymiar koła jest 11,5. Dobrze widać. Może coś Karola opowie o kwiatkach. O kwiatach, powiem Wam, że kwiatków to dzisiaj na pewno nie zrobimy żadnych w ogóle. No, dobrze wiecie, że na kwiatki to trzeba mieć osobnego live'a. No. Mogę opowiedzieć tyle, że famiran irański musimy przyłożyć do żelazka, nagrzać go chwilę, nie przegrzać,
skręcić porządnie, porządnie skręcić. Naprawdę, dziewczyny, to samo skręcanie to wymaga, na początku wymaga siły i trzeba to porządnie skręcić. A później najlepiej wziąć kulkę i delikatnie na kulce rozprowadzić płatek. Tyle mogę powiedzieć o kwiatkach. To jest najważniejsze jak dla mnie, nie? Kwiatki z reguły zawsze dopasowuję sobie do kolekcji. Ja się przyglądam kwiatkom albo w internecie obserwuję żywe, jak wyglądają i je, że tak powiem, rozkładam na czynniki pierwsze albo po prostu no, widzę tutaj, co tutaj się dzieje, tak? I staram się odzwierciedlić coś takiego, nie? No, no i tak raz wychodzi, raz nie. Czasami trochę lepiej, czasami trochę gorzej, no. Coś tam wychodzi, no, coś tam wychodzi. Wydaje mi się, że nawet całkiem sympatycznie wyglądają. Niektóre to już zostały zgniecione, bo mój kot na nich leżał w ogóle. Ale laserówka tak cienko. Jakie wymiary tych paseczków? 1,5 cm, 3 paseczki, 1,5 cm szerokie tutaj i nie mniejsze niż 8 cm. O, dziękuję, Justynka, dokładnie. O, tak nawet ze 2 live, no, dokładnie. Dziewczyny, naprawdę na warsztatach, na naszych warsztatach, na moich w sumie warsztatach, gdzie razem uczestniczymy, tam jest wszystko rozkładane na czynniki pierwsze i dziewczyny siedzą i tworzą i wychodzą, no, ale wiecie, no, do famiranu trzeba mieć cierpliwość, no, nic od razu, no, nie da się od razu po prostu być idealnym i wszystko najlepiej robić, do wszystkiego trzeba czasu i do famiranu także i naprawdę, jeżeli zrobicie raz, drugi, trzeci i wam nie wychodzi, to nie ma co się poddawać, bo to jest bez sensu, żeby się poddawać i już mówić, że mi to nie wychodzi w ogóle, no bo nie, no bo to naprawdę zrób 50 tych kwiatków, zobacz, że w ogóle nie widzisz efektów, no to wtedy no można tam pogadać o tym, że się poddać, chociaż ja i tak bym jeszcze podyskutowała, nie? Ale no nie wierzę w to, że jak ulepisz 50 kwiatków, oczywiście jeżeli masz jakąś tam wiedzę na temat tego lepienia, nie? No bo ja powiem wam, przyznam się szczerze, moje pierwsze kwiatki, jak ja patrzę na nie teraz, to po prostu no nie mogę na nie patrzeć, ale pierwsze moje kwiatki wyrzeźbiłam z famiranu irańskiego i nawet nie wiedziałam, że się go do żelazka przykłada i one były przepiękne przecież, no. No przepiękne były dla mnie, ale naprawdę. A dobra, ja już sobie, widzicie, ja już składam, już mnie ten, fantazja poniosła, w ogóle już muszę wrócić tutaj do was. Moje pierwsze kwiatki powstały u Karolina Binkowska na warsztacie, super, super. No ostatnio robiliśmy warsztat i też dziewczyny poznały moją nową technikę gniecenia kwiatków i w ogóle te kwiatki też wyglądają zupełnie inaczej, zobaczcie, są naprawdę fajne, no naprawdę fajne, mogę wam tak pokazać, tutaj mam nadzieję, że będzie widać, to są różyczki z ostatniego warsztatu, pamiętajcie, jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do moich warsztatów, już nawet bez kitu, tam są udostępniane materiały, jakie trzeba sobie zebrać, do każdych warsztatów można zawsze dołączyć. To były ramki na Dzień Babci i na Dzień Dziadka, ale tak naprawdę te ramki się nadają na każdą okazję, a tutaj wam nie pokazałam, nie? O, jest Bogutka, jest, o, Skrawczak i tutaj dziewczyny są super. A to na pewno widziałyście, gdzieś tam się rzuciło, bo udostępniałam. A jak dom z kotem, zadowoleni wszyscy? Oczywiście, że zadowoleni wszyscy. Kotek jest cudowny w ogóle, kotek jest cudowny, no. Kotek jest cudowny, już tak. A szczególnie nasz. Szczególnie nasz. Nie no, czasami wariuje. Najgorsze jest to, że no, ona większość dnia śpi i uruchamia się wieczorem, nie? Także to jest najgorsze. Wróćmy do naszych pasków, bo to jest ważne. Ja cały czas się uczę kwiatków z famiranu. Bardzo dobrze, naprawdę dziewczyny, no nie można się poddawać, tego się trzeba uczyć, to trzeba miętolić w tych rękach, te ręce bolą, palce bolą, wszystko już boli później, ja wiem, ale z czasem to minie, no trochę się te palce przyzwyczają. Ja się nie lubię z famiranem, zdecydowanie wolę papierowe kwiaty. Przynajmniej wiesz, próbowałaś, poćwiczyłaś, zobaczyłaś Jowita i bardzo dobrze, no wolisz pewnie. Kwiatki potrafią zajść za skórę. O tak, Kasia, dokładnie, na początku szczególnie potrafią zajść za skórę, no, a mnie w końcu płatki się nie drą. A, widzisz Stasia, no i super, bo to jest wszystko kwestia wyczucia. Daria się śmieje, cześć Daria. Właśnie tworzę kwiaty, Ewcia, no Ewcia też robi piękne kwiaty,
Tak. To tak jak ja, no to aparat był łatwy gorzej z torebką. Nie no, aparat był łatwy gorzej z torebką. A tam dziewczyna, i tam dałyście radę. Zobaczcie, jakie macie piękne prace w ogóle, no. Różyczki piękne, pierwsze skrapowe prace to mistrzostwa, a po latach dramat. Dokładnie, Małgosia, dramat. Po latach to jest po prostu, ja nie mogę parzyć, ja nie wiem, jak ja mogę sprzedawać takie rzeczy w ogóle, nie? Że to ludzie w ogóle chcieli, kupowali. Ja się dobrze, jak się dobrze wygniecie, to każdy kwiatek będzie miał swój wygląd. Dokładnie, dokładnie. Iwonka, masz rację, nie? Śliczne różyczki, dziękuję. Twoje różyczki są cudowne, robią następne, mniejsze do kartki. Ekstra. Bardzo się cieszę. Mnie do tej pory ręka boli. No, niektórzy się przyzwyczajają, Iwonka, szybciej, niektórzy trochę później. No, jesteś w gorszej sytuacji, no, co mam ci powiedzieć? Ale zobacz, jaki efekt robią kwiaty. No, moim zdaniem, no, warto się poświęcić, nie? O, ja za to na starych pracach widać progres. Dokładnie, dokładnie widać. Moje pierwsze kwiatki też robiłam z tobą, Karola, ale w ogóle pierwsze warsztaty skrapowe były z tobą. Ojejku, jak mi miło, Beatka, super. Młoda to wariuje, dokładnie. Karola, a ja mam pytanie, czy jak warsztat, album, aparat był w tamtym roku, to co, mogę go jeszcze kupić? Artur, oczywiście, że możesz kupić album, aparat, możesz kupić album, walizkę, torebkę, wszystko możesz kupić, tylko że możesz kupić dostęp do transmisji, tak? Bo ja w tej chwili nie jestem w stanie ci zamówić tego wszystkiego i w ogóle, no bo to się nie opłaca. Jak ja robię kity, to mam, że tak powiem, duże zamówienie i to się wtedy opłaca, tak? Wtedy jest bez kitów. Do każdej transmisji, do każdych warsztatów, które już były, możecie dołączyć, można wykupić dostęp. Wszystkie live'y są zapisywane, czy warsztat był live, czy warsztat jest nagrany. Wszystko jest wszędzie dostęp. Dostajecie ode mnie dostęp do grupy. W grupie są filmy z nagraniami kitów, są filmy, są udostępniane materiały, jakie potrzebujesz, żeby sobie zebrać, tak? Czasami jest tak, że masz coś w domu i nie musisz naprawdę mieć tego samego, żeby użyć. Dziewczyny robią pracę zupełnie innych kolekcji na bazie moich warsztatów i są przepiękne prace. Także to jest tylko pomysł, a wasze jest wykorzystanie. Ja też nie mam nic przeciwko, żebyście wykorzystywały pomysły w swoich pracach i sprzedawały je dalej. To też wiele razy o to pytacie. Wiedzę, którą wam przekazuję, zostawiacie dla siebie, pracę sprzedajecie dalej, tak? Nie mam z tym żadnego problemu. Karola, ale każde kwiatki są piękne, bo własne i z sercem wykonane. Dokładnie, Batka, ja też powiem, zakochałam się w kwiatkach z tego względu, że ja wiedziałam, że jak ja sobie sama zrobię kwiatka, to nikt takiego nie będzie miał. No, po prostu nikt takiego nie będzie miał. No. I te prace są zupełnie inne, wyglądają dużo fajniej i naprawdę można kombinować i dobierać sobie i nie trzeba. I nie masz, potrzebujesz zielonego kwiatka, chcesz sobie, robisz sobie zielonego kwiatka i nie musisz się martwić tym, że trzeba kupić zielonego kwiatka, nie? Czym barwisz kwiatki? Joanna, no, kwiatki barwi, przeważnie barwię pastelami suchymi i pastelami olejnymi, ale tak naprawdę no, czymkolwiek. No, tuszem barwię kwiatki. Kredką nawet ostatnio barwiliśmy kwiatki, szukaliśmy rozwiązania. Czymkolwiek, co ci daje kolor. Nawet dziewczyny ostatnio używały kredek Bambino. No i działają. Także no, ja jestem z tych osób, które szukają wszędzie rozwiązań, nie muszą mieć najlepszych, najfajniejszych, najmodniejszych i w ogóle, no naprawdę, no, możecie wziąć od dzieci kredki Bambino i tak naprawdę kredki, zwykłe kredki po prostu, no, jeżeli dają mi kolor, no to tym też dam radę po prostu pobarwić kwiatki, nie? Bolą, ale warto, efekt jest super. Jezu, ja nie nadążę, w ogóle ja tutaj mam tyle komentarzy, to prawda, foamiran jest wymagający, robiłam kilka razy z foamiranu i ogólnie ciekawa zabawa, na pewno będę tworzyć. Dobra, dziewczyny, wracamy, bo ja tutaj mam milion komentarzy, w ogóle nie nadążam. Moje pierwsze kwiaty z foamiranu były z Karolą, wszyscy mieli takie jak Karola, a moje, ale mi się podobały. Beatka, nieprawda, nikt nigdy nie ma takich samych, wszystkie są zawsze piękne na swój sposób, są piękne, no po prostu są, nie da rady zrobić takich samych, nie?
I się nie bać, trzeba pytać i się nie bać. Dokładnie. Znalazłam moje pierwsze kwiatki Boże Narodzenia. Było matko. Oj, o Boże, dobra, nowe komentarze 70 dziewczyny. No przykro mi bardzo, nie na Boże, nie na Boże, choćbym chciała. Akwarelek, kredki Bambino są super, dokładnie. Farby olejne również się nadają, dokładnie, no mówię, wszystko, nie nadaje się akwarela, bo schodzi z farbami ranu, akwarela schodzi z farbami ranu, ona się kruszy później. Reszta nie mam przeciwwskazań, nie? Cześć Irminka, Lena, nie lubię robić kwiatków, ale jak już muszę robić, to daję radę. No i najważniejsze, live czytany, nowa kategoria. Tak, nowa kategoria. Dobra, jedziemy z tymi paskami. I teraz tak, nasz pasek, potrzebujemy jeden złożyć na pół. Potrzebujemy jeden pasek złożyć na pół i odmierzyć sobie 3 cm. Powiedzmy tak mniej więcej, nie? Ja sobie zaznaczam 3 cm, wiem, że to jest tu i ten mój pasek złożony na pół składam jeszcze w miejscu 3 cm, żeby to było złożone, tak? Tu i tu i ogólnie powstanie nam, ma nam powstać coś takiego, że tu mamy środek, a tu mamy jeszcze dwie takie nóżki. Te nóżki moje przy 8 tam czy tam 12 cm, nie, przy 12 cm, one są teraz za duże. Więc ja je sobie utnę, ale to będzie miejsce, które będziemy podklejać. Podklejać będziemy je sobie na środku. Podklejać je będziemy sobie na środku. I w ogóle jeszcze Wam pokażę, tutaj stoi album, na który jeszcze 2 dni mamy zapisów, tak? Na ten album teraz będziemy robić album Alicji w Krainie Czarów. W środku jest album, będziemy robić pudełko. Pudełko będzie na żywo. Album będzie nagrywany, chociaż powiem Wam, że naprawdę zobaczymy, jak to wyjdzie. Może i na żywo będzie, nie wiem. Zobaczymy po prostu. W każdym razie oficjalnie robimy na żywo pudełko, a w środku album jest, będzie w formie filmów. I to też macie wszystko na zawsze, na dostęp i w ogóle. I no jest super, no jest super. Pokażę Wam tak tylko szybciutko, bo wiem, że naprawdę jest super, a później i tak mi piszecie, że Boże, były zapisy, ja nie wiedziałam. Także tu też są elementy pop-up, zobaczcie, mamy latające karty. Każda karta jest do góry, wszystko jest robione od podstaw. Poznacie naprawdę dużo fajnych rzeczy, rozwiązań. Będziemy trochę mediować, będziemy używać tutaj tekturek, będziemy używać wycisków. Mamy kolekcję stamperii Alicja w Krainie Czarów. Dodatkowo dostaniecie 3 arkusze grafik. Tutaj wszystko wyciąga się, album pomieści. Małgosia, ostatnio liczyłyśmy, ile album pomieści zdjęć. Pamiętasz? Około 70 coś było? Około 70 zdjęć, 13 na 9 na 13 albo 10 na 15. Także jeżeli macie ochotę, to tak szybciutko tylko powiem, że jeszcze 2 dni zostały. Wszystko będziemy robić sami, składać to i w ogóle. A teraz wracamy do naszego paseczka i zobaczcie, tu sobie powycinałam. Piękny album, dziękuję bardzo. A okej, po prostu nie kumam tych nazw. Renia, coś mi uciekło, nie wiem jakich nazw. Reniu, spoko, piękny, dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. I tu mamy właśnie, o, zobaczcie, coś takiego. A w ogóle miałam Wam wspomnieć, jutro możecie wyczekiwać. 76 naliczyłaś chyba. O, dziękuję, Batka. Super, około 80. Tak, no to może być, że tam było 70 parę tych dużych, a tam są jeszcze miejsca na te mniejsze, nie? Na te połowa 9 chyba na 13 była, nie? Dzisiaj się zapisałam. No ważne jest, dziewczyny, żeby wysłać mi w mailu potwierdzenie, nie? Że jeżeli nie, wiem, że tam są jakieś problemy z tym mailem, nie wiem, o co chodzi, nikt mi nie potrafi pomóc jak na razie. Czasami ktoś nie może wysłać do mnie maila, to nie kopiujcie adresu, tylko wpiszcie ręcznie, tak? Jeżeli wpisujecie adres ręcznie warsztaty@karolinabinkowska.pl, to te maile do mnie dochodzą. Album śliczny, dziękuję, cudna ta Alicja, super. To jest nasz, zobaczcie, to jest nasz pierwszy element tutaj do środka, tak? To jest nasz pierwszy element do środka i on będzie ustawiony o tak, nie? Zaraz Wam powiem, co i jak przyklejać, żeby to miało ręce i nogi.
Albo może już sobie go przykleimy. Zobaczcie, przykleimy go sobie, potrzebujemy odrobiny kleju. I teraz tak, ważne jest, żeby na pierwszą naszą nóżkę nałożyć klej, nie za dużo, żeby on nie wyleciał, to najlepiej zebrać sobie palcem, bo nie może być go za dużo. I teraz ja sobie przyklejam tą moją nóżkę tak gdzieś, jakieś, powiedzmy 2 cm, półtorej, niecałe półtorej, niecałe 2 cm, dobra, jeden, no 1,5 od środka, tak? 1,5 cm od środka. Ja, zobaczcie, ja sobie tu przykładam 1,5 cm od środka. No może 2, dobra, wezmę 2, zobaczę, jak mi to wyjdzie najwyżej. I przyklejam to, tak? I to przyklejam. To przyklejam. I to się już tutaj klei, tak? Beatka, składasz pasek na pół, odmierzasz 3 cm i tutaj zostają Ci nóżki, też je składasz, nie? Na pół, tak, składamy na pół, odmierzamy 3 cm i zostają nóżki, ja je odcięłam gdzieś na około 1 cm. I teraz nie możemy sobie go tutaj przykleić, tak, wiecie, posmarować klejem, przykleić, przyłożyć i zamknąć, bo to się musi zamykać, tak? A żeby się zamykało, to trzeba to kleić na zamkniętej kartce. I teraz musimy sobie położyć nasz pasek złożony na pół, posmarować delikatnie klejem. Oczywiście tego kleju nie może być za dużo, żeby to nie powychodziło, żeby ta kartka się nie skleiła w środku. I teraz zamknąć sobie kartkę i mamy pierwszy sklejony pasek. Nie warto za tą kasę, jeśli chcesz tylko barwić kwiatki. Pastele moim zdaniem dają radę wystarczająco. A to rozmawiacie o czymś barwiącym. Bardziej miękkie jak szminka. Ja też tuszami barwię, dzięki dziewczyny. Ja pasteli bardzo nie lubię. No można. I zobaczcie. Mamy coś takiego. Mamy. Hobby glue używam z pentartu. Hobby glue z pentartu to jest klej, którego używam. Mamy nasz środek i teraz potrzebujemy jeszcze nasze dwa paski, tak? Nasze dwa paski były gdzieś tu. I teraz ważne jest, powiem Wam tak, przy tych paskach ja sobie tutaj zegnę mój taki centymetr, który będzie przyklejony do tego, bo to wszystko musi pracować, tak? Tutaj w warstwy, jak robimy, to przyklejamy jedną do drugiej, bo nic nie widać, bo ucięte. A, widzicie, dziewczyny, to ja nie widzę. Przesuń, kochana, troszkę aparat na dłonie. Okej. Okay. Dobra, dziewczyny. Jest okej? Okay? Tak będzie? Zobaczcie, to jest złożone w połowie. I najpierw przyklejamy jedną część tutaj, tu przyklejamy jedną część, składamy ten pasek, tak w połowie go zostawiamy, tu smarujemy drugą część klejem, zamykamy i dopiero możemy po chwili otworzyć kartkę, tak? Dopiero po chwili możemy otworzyć kartkę. A to chyba dalej rozmawiacie o tych. I teraz nasza następna warstwa też będzie doklejana, bo to pop-up ma to do siebie, że tutaj są warstwa na warstwie i to wszystko musimy na siebie naklejać, żeby to się nam ładnie składało, nie? I teraz tak, my będziemy naklejać naszą warstwę tutaj następną. I to, co teraz zrobimy, to od nas zależy, jak się będzie rozkładała nasza książeczka. Bo jeżeli chcemy, żeby nasza książeczka po rozłożeniu była lekko zamknięta, to musimy ten element tutaj, musimy zrobić troszeczkę wyżej, tak? Żeby on był po prostu tu, też nam powstał takie V, powiedzmy, nie? Jeżeli my ten element sobie zrobimy niżej, bo tutaj będziemy później do tego będziemy doklejać nasze koło, jeżeli zrobimy sobie niżej, no to nasze koło będzie się otwierało praktycznie na maksa, nie?
Paseczki 1,5 cm szerokie i długie na 8 cm. I teraz zobaczcie, drugi nasz pasek. Macie dziewczyny ten pierwszy, dałyście radę, zrobiłyście to. Pierwszy paseczek. Czy macie? Przypominam, że najbardziej aktywna osoba i udostępniająca ma szansę zdobyć ode mnie warsztat, dostęp do warsztatu, który sobie wybierze. Także taką osobę wybiorę i dostanie jedna osoba ode mnie taki warsztat. To jeżeli macie ochotę, to udostępniajcie i bierzcie udział w dyskusji. Bardzo lubię z Wami rozmawiać. Co prawda nie nadążam czytać wszystkich komentarzy, ale ja to później wszystko przeczytam. Dajcie mi znać, czy macie... Mam wrażenie, że mówicie jakimś szyfrem. Karola, zapiszę się, jak poznam i odszyfruję nazwy, których używacie. Nie rozumiem. Jakim szyfrem? A dziewczyny tutaj swoje chyba rozmawiają o pastelach i o kredkach, a Brygida... Musisz mi powiedzieć, o jaki szyfr ci chodzi, jakie słowa. Ja chyba nie dotrwam do końca. Dagmara, no tak myślałam właśnie, że nam trochę zejdzie, nie? Drugi pasek dziewczyny przyklejamy tak. Najpierw musimy sobie przykleić tu. To znaczy tak, no nie musimy przykleić go najpierw. Może sobie odmierzymy, żeby wyszły nam dwa równo. No ja to jestem taka, że ja sobie robię, jak robię, to tak na oko, nie? Na oko sobie robię. I teraz tak, żeby nasz pasek był równiutko na płaskiej powierzchni, że tak powiem, żeby to koło się rozłożyło na płasko, tak, to ten nasz pasek na wysokości tu też musi mieć 3 cm, tak? Jeżeli chcemy, żeby koło się było troszeczkę zamknięte, to musi mieć troszeczkę więcej, tak? A tu tak naprawdę zależy wszystko od przestrzeni, jaką będziemy przyklejać. Także tutaj mamy chyba 4 czy 5, nawet nie wiem, ile centymetrów, żeby to dokleić, ale to nie musi być tyle, nie? Bo to i tak się będzie trzymało, no 5,5 powiedzmy, nie? Ale zróbmy sobie, że bierzemy sobie dwa paski, zginamy sobie tam po tym centymetrze, żeby to już było takie równe, że tam po tym centymetrze sobie zostawiamy do naszego przyklejania. Dokładnie. Wystarczy zapytać, dziewczyny na wszystko odpowiedzą. Jak ja nie zobaczę, to tutaj są wszystkie dziewczyny, kurde, ogarnięte, że wszystko odpowiedzą, nie? I teraz możemy sobie tak, tutaj zostawimy sobie pierwsze nasze zgięcie przy dwóch paskach, jest na centymetr, drugie nasze zgięcie możemy sobie zrobić na, powiedzmy, no gdzieś 4 cm, no tak na oko 4 cm, bo to jest przestrzeń, nie może być większa niż tam nasze 5,5, bo mierzyliśmy, że to jest to, co będziemy przyklejać do koła, tak? I to będziemy przyklejać tu, i to będziemy przyklejać tu, tak? I teraz tu zrobimy sobie, powiedzmy, przestrzeń, to nasze, co tutaj zostało, też musi mieć taką samą odległość, bo jakby nie miało takiej samej odległości, to tu by było na płasko, a tu by było na przykład podniesione, nie? Także to też musi mieć swoją odległość. Jeżeli my chcemy, żeby nasze koło otworzyło się, to tak na 180 stopni, dobrze ja gadam? Na płasko, no na płasko, niech zostaniesz na płasko, żeby się otworzyło. To musi być równa, przestrzeń musi być równa tej wysokości, która tutaj jest, nie? W sumie tak naprawdę to, no będzie 3 cm. Będzie 3 cm, no. I zrobimy, a ja chcę, żeby ono było troszeczkę zamknięte. Zrobię sobie, powiedzmy, 3,2 tak na oko, no 3,2, 3,3, może gdzieś tutaj sobie zaznaczę. To i to też muszę w tym samym miejscu zgiąć, żeby te dwa paski były po prostu równe, nie? Żeby one były równe, żeby to nie było, że... I tu sobie też odcinam to
bo zostawię tylko centymetr na moje przyklejenie tego wszystkiego. Paski oczywiście przyklejam tą ładniejszą stroną taką. I teraz tak, tu było to, tu było to. I tu było, tu była ta dłuższa 4 cm, a tu była ta, ta krótsza. I teraz to ja muszę sobie dokleić i zaczniemy od pierwszego. Najpierw sobie doklejam do mojego elementu, delikatnie smaruję klejem, doklejam to do mojego elementu, równiusieńko tutaj, żeby było to równo. I teraz to musi się tutaj przykleić dobrze. I teraz przy składaniu ja to muszę złożyć, no widzicie, to musi się przykleić, nie? To potrzebuje chwilę. To ja i od razu zrobię ten drugi. Niech będzie, że one się dwa zamkną i dwa się będą kleić. I tak mam klej na palcu. To tutaj sobie przykleję ten drugi od razu. Tak, trochę skomplikowane, ale za to jaki jest efekt, nie? Można to sobie później, live'a będzie można sobie odtworzyć, będzie można sobie to zatrzymać, zobaczyć jeszcze raz, także spokojnie, w razie czego. Karola, ty zawsze masz dla nas jakieś niespodziewane elemenciki z ciekawymi zagięciami. No, co ja poradzę, Dobra, to też zostawiam, też starajcie się przyklejać to równo, nie? Zostawiam to tak i posmaruję swoje tutaj elementy, te dwa, które mają się przykleić. O, no już, poszło. Dwa elementy, które mają się przykleić, one muszą być złożone, że tak powiem, na pół. I dopiero teraz, jak będziemy składać kartkę, to tu trzeba pilnować, to sobie dojdzie jedno do drugiego i przyklei się w środku. Zobaczę jeszcze później, bo się pogubiłam. Dokładnie, Karina, spójrz sobie jeszcze raz, co do czego, ale ma wyjść coś takiego. O, zobaczcie, coś takiego ma wyjść, tak? Te dwa elementy kolejne, zobaczcie dziewczyny, coś takiego musi wyjść, nie? Coś takiego musi nam wyjść, to musi się składać. To wszystko ładnie ze sobą pracuje, jest wszystko równo. A jak gdzieś klej, coś gdzieś się przyklei, to później właśnie tak, jak klej gdzieś wyjdzie, to później gdzieś coś się przykleja niepotrzebnie i to tak czasami może być, nie? Na początku szczególnie, jak się gdzieś tam ćwiczy, to w ogóle już może być ten. No, to jest tu przyklejone, później to zostawiamy takie złożone w połowie, smarujemy końcówki klejem i zamykamy naszą kartkę. To jest najważniejsze, nie? I mamy, zobaczcie, mamy element, do którego możemy przykleić nasze kółeczko. Nasze kółeczko. O. No i to, smaruję klejem. Tylko kółeczko musi być zbigowane na środku i też musi się składać na pół. I nasze kółeczko musimy sobie tutaj włożyć ładnie, tak żeby góra nam nie wystawała, ale żeby nasz środek kółka był oczywiście... O, zobaczcie, nic nam nie wystaje. Kocham składańce. Na niektórych live'ach czuję się, jakby był z najlepszymi przyjaciółkami. Ja powiem ci, Artur, że u nas na każdym live'ie swoim zawsze się tak czuję i dziewczyny tak samo mają z reguły na tych... Na wszystkich warsztatach jest po prostu super zawsze z wami, nie? Z wami jest zawsze super. Tak, jakieś czary-mary robisz, Karolina. No, czary-mary Iwonka w zwolnionym tempie, jak obejrzysz, zobaczysz, że będzie ok. I mamy pop-up. Mamy pop-up, jupi, mamy to, ha, ha, ha. Mamy, działa? Działa. Zamyka się? Wszystko się zamyka, zobaczcie. Jedziemy z naszą kompozycją. Uważajcie, żeby nie przykleić koła do góry nogami, aż spojrzałam na swoje Monia, dokładnie, no. To też fakt, nie? Tak naprawdę można tu zrobić prostokąt. Tu nie musi być koło, dziewczyny. To, co tutaj wkleicie do środka,
może być prostokąt, tylko ważne jest, żeby wymierzyć, żeby to nie wystawało poza kartkę, tak? A to, żeby nie wystawało poza kartkę, to musicie sobie wymierzyć, że tak powiem, ten nasz element złożony na pół plus wysokość tych naszych elementów tutaj, które nam robią ten pop-up, nie? Bo to tak naprawdę nie musi mieć 3 cm, to mogło być troszeczkę niżej i też by było dobrze i wtedy tutaj nasz element może być troszeczkę większy, nie? Rewelacja, ekstra. Działa jak ta lala, dokładnie, dokładnie. Działa jak ta lala. Teraz powiedzcie mi, czy ja mam docięte elementy, czy nie mam dociętych elementów do naszej reszty. Bo nie wiem, czy mam chyba. O, zobaczcie. Ha, ha. Tu jest nasz przód i zobaczcie. To będzie nasza pierwsza warstwa. To będzie nasza druga warstwa, pomniejszona o centymetr. I to będzie... Nie, to nie będzie. To miała być, ale chyba nie, ale nie będzie. To też nie będzie. No i, no i coś trzeba znaleźć. No, coś trzeba znaleźć takiego właśnie jaśniejszego bez kwiatków. Jaśniejszego bez kwiatków. To też nie będzie. No i co? I trzeba ciąć następny. Tutaj jest za mocny ten kolor. Te deski... W sumie... No nie... Nie mogą być deski, bo jak... Zobaczcie, ja mam takie oblika, że jak tu sobie użyłam desek wzdłuż, to tutaj też muszę mieć wzdłuż, nie? A tutaj już nie utnę wzdłuż, bo wycięłam koło i mi braknie ogólnie. No i muszę szukać dalej, no i muszę szukać dalej, wziąć sobie jakiś ten... wziąć sobie jakiś... No dobra, z tego papieru sobie utnę sobie kawałek z tego papieru, tutaj od góry najwyżej, o, do tego sobie dotnę, nie? I też 2 mm. Także tutaj tak, tu docinacie sobie też 2 mm z każdej strony, troszeczkę mniej, tam ile chcecie tak naprawdę. To już sobie przykleję. Tak, to już sobie przykleję, już się wystraszyłam, że tutaj będziemy mediować, ale to nie tu będziemy mediować, tylko na tej głównej, wyżej co będziemy mediować. Także to sobie przyklejam. Zapomniałam oczywiście postrzępić, no ale trudno. Tamtą strzępiłam, tej już nie będę strzępić, bo i tak nam trochę tutaj zajdzie jeszcze, nie? Do tego to będzie nasza druga warstwa. Nasza druga warstwa tego będzie podniesiona na tekturkach. Na tekturkach sobie to poprzyklejam. Nie przygotowałam sobie kleju oczywiście. O, ja jestem z Wami dziś pierwszy raz, ale na tym się nie skończy. Atmosfera super i w dodatku czegoś nowego się nauczę. Ekstra, Karolina, bardzo się cieszę. Klej muszę sięgnąć, dziewczyny. Klej muszę sięgnąć. O, mam klej. Mam klej, bo tutaj mi na pewno braknie. No, ale to mi tutaj nie będzie machać, którą obrabiasz przy pomocy żelazka albo innego źródła ciepła, na przykład zapalniczki. A to o foamiranie dziewczyny rozmawiają. Zawsze uśmiechnięta daje super rady. Dzięki, Renia. Dzięki, dzięki. Staram się, staram się. Ja tu dla Was jestem, wiecie o tym. No i co? No, no przyklejamy, no przyklejamy. Jedna, druga. Druga i będzie trzecia się zmieści, jeszcze tu się zmieści, ok, i to sobie dokleję do naszego, bo zawsze warstwy podnoszę, żeby to nie było płaskie, żeby to wyglądało fajnie tutaj. No to robi różnicę, wielką robi różnicę. Jeżeli to byście przykleili na płasko, a nie podniesiecie tego, no to jest, no jest różnica, nie? Zobaczcie, ja tutaj strzępiłam sobie papier. Już nie będę tutaj tego robić. Będzie inna przynajmniej, nie? Karola, ostatnio nie ma Twoich śpiewów. Morsowanie zaszkodziło. Nie, 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 nie. Jola, nie. A w ogóle muszę Wam coś powiedzieć, bo jutro, to znaczy nie mogę Wam powiedzieć, pokażę Wam tylko, bo jak wiele z Was wie, że pracowałam od bardzo długiego czasu nad pewną kolekcją papierów i
planowałam dzisiaj ogólnie wam coś powiedzieć, ale jeszcze wyszło, że nie ten, że nie powiem jutro, wam powiem jutro, wyczekujcie naprawdę. Wyczekujcie. Wyczekujcie jutro wielkiej wiadomości, po prostu. Jak to mówią, marzenia się spełniają. Ale pokażę wam zajawkę naszej przyszłej pracy. Zobaczcie, to jest zajawka moich papierów magicznych. Będziemy sobie pracować i już wam mogę powiedzieć, że to, co tutaj widzicie, dostaniecie ode mnie za darmo, bo będziemy robić sobie pracę. Dostaniecie ode mnie troszeczkę elementów, dostaniecie ode mnie trochę papieru i za tydzień wydaje mi się, że spotkamy się albo za 2 tygodnie i zrobimy sobie na żywo pracę z magicznymi papierami. Także mam nadzieję, że nie mogłyście się doczekać. Obiecałam wam też warsztat z mojej kolekcji. Warsztat też powstanie. Także czekajcie jutro na informacje. Będą. Asia, tak, dokładnie. Dokładnie mówiłam, tak, dokładnie, bo już dziewczyny, już wam obiecałam, to już dawno, dawno. Pracowałam nad tym cały czas, więc jest. Magiczne papierki, tak. Udało mi się zrobić pop-up! Jest Wela! No. Tak, Asia, no przecież kurde, już tyle miesięcy, że wiesz, że jest. Że jest. Już dawno przecież, ja już dawno zajawki widziałyście na tym. Na relacjach mnóstwo dziewczyn widziało. I są. Już mówiłam na warsztacie, pokazywałam. Także. No, jutro się wszystkiego dowiecie. Nie przerywa, Jola. Jeszcze strona wierzchnia, dokładnie. Ja sobie, dziewczynki, dotnę ten papier tutaj, bo ja sobie go wykorzystam, tylko czyli 10,5 na 19 tu mam i 2, czyli 18 i 4. 10 i 1 na 18 i 4. 10 i 1. Tutaj tnę 10 i 1. 10 i 1 na 18 i 4. I w ogóle, dziewczyny, mam też właśnie dla was info, jeżeli chodzi o te najnowsze rzeczy, co wam przed chwilą pokazałam, to wszystko będzie udostępniane przez newsletter, tak? Ja będę to wysyłać wszystko newsletterem, także jeżeli chcecie dostać darmowe grafiki, to zapraszam was serdecznie na newsletter mój, www.karolinabinkowska.pl/newsletter. Trzeba się zapisać. Ważne jest, trzeba potwierdzić zapis. Musicie dostać ode mnie maila. W mailu dostajecie darmowego e-booka o tym, jak dobierać kolory w pracach i trzeba potwierdzić zapis. Inaczej nie będę mogła wam wysłać żadnych informacji, tak? Tak jak dzisiaj dostałyście napisy na warsztat. Ile tam miało być? W ogóle już zapomniałam, nie? Już zapomniałam. Tak jak dzisiaj dostawałyście napisy na warsztat, 18.9 tu miało być. Przez wszystko było słane newsletterem, tak wszystko właśnie będzie wysyłane tam, więc trzeba się zapisać na newsletter, nie? Nie, Kasia Lawinowo, to może i nie, ja to do tych maili właśnie jakoś nie mam smykałki, chyba, nie wiem, muszę coś pomyśleć, żeby coś z tym zrobić. Zobaczcie, mamy tutaj coś takiego. Mamy coś, tutaj coś takiego, to jest nasza druga warstwa, jest czyściutka, możemy sobie na niej działać.
tu zrobimy sobie kompozycję na tym. Teraz tak, to jest nasza warstwa, którą sobie delikatnie zmediujemy. I żeby ją delikatnie zmediować, potrzebujemy zabezpieczyć czymś, tak? Ja ją zabezpieczę przezroczystym gesso. Wy ją możecie zabezpieczyć, jeżeli nie macie przezroczystego gesso, możecie ją zabezpieczyć heavy body gelem, możecie ją zabezpieczyć lakierem, możecie ją zabezpieczyć woskiem na przykład. Może ktoś gdzieś coś będzie miał. Podłożę sobie folię pod to i sobie to zabezpieczę. Bo będę używała maski, bo będę używała farb i wody i żeby mi ten papier tego nie powsiąkał, no to trzeba coś z tym zrobić, tak? Jeżeli tego nie robicie, nie używacie tego, no to jak najbardziej nie musicie tego zabezpieczać. Ja muszę, bo będę to robiła. Będę zaraz nakładała wzór maski, na wzór maski będę psikała wodą, później posypywała farbkami i tak sobie to muszę. Tak, jak dostałaś, Iwonka, napisy, to jesteś zapisana, tak, ale ja tam widziałam chyba ze 300 maili po prostu jest niepotwierdzonych kompletnie i nic ode mnie nie dostaniecie, dopóki nie znajdziecie mojego maila, nie potwierdzicie go albo nie zapisujecie. O, dziękuję, Małgosia. Tak, to jest to, dopóki go nie znajdziecie, nie potwierdzicie zapisu, tam trzeba wejść, ten mail mógł naprawdę może wpaść do spamu, do ofert, do różnych rzeczy on może wpaść, ale trzeba go znaleźć i potwierdzić zapis, inaczej nic do Was nie przyjdzie. A w przyszłym tygodniu będę Wam wysyłała darmowe grafiki, o, tak sobie uruchomiłam wszystko. Tak sobie uruchomiłam wszystko, że teraz kontakt mam tam. O, tam mam kontakt. Czekajcie, muszę to zrobić. O, tak, z powrotem odwiesić. Co by nie ucierpiał nasz Instagram. Jesteście tu ze mną, dziewczyny? Ktoś tu jest, cześć. Dobra, to sobie podsuszę. Bo tak naprawdę to przezroczyste gesso, no bardzo szybko. Bardzo szybko schnie, także no zobaczcie, już praktycznie. Bo najważniejsze jest, że jak mamy kwiatki z foamiranu, to żeby przy nagrzewnicy je jednak odsunąć, bo ja już bardzo często sobie po prostu właśnie tak zniszczyłam kwiatki, nie? Właśnie odebrałam e-booka, ekstra! O to będę patrzeć, bo potwierdziłam. Dokładnie. Jak potwierdzicie, to dostaniecie wszystko ode mnie, tak? Także tak, mamy to. Mamy zabezpieczony nasz papier. To jest podstawa. Teraz na nasz zabezpieczony papier będę nakładać maskę. Maskę tam dawałam trochę niżej, wyżej, tutaj dam trochę niżej, żeby jednak ją było widać troszeczkę. Do tego gdzieś tutaj miałam ten wycięty napis na wierzch. Był, jesteś na najlepsza, nie? Był gdzieś ten napis ogólnie. Ja go może, o jest, na podłodze. Tutaj musimy sobie na dole zostawić miejsce na napis. Będziemy go sobie tutaj tak przyklejać, o. Tak delikatnie podnosić. Także tutaj musi być miejsce, żeby napis był, nie? Do tego będziemy robić tu kompozycję, więc tak wizualnie oceniam sobie, że chcę, żeby tutaj ta nasza koronka była widoczna i tu nakładam sobie pastę. Nakładam sobie pastę strukturalną, taką trochę gładką, chociaż ostatnio ona mi prawie wyschła, ja tutaj dolewałam dużo wody, ale to jest jedna z tych gładszych past. Zobaczcie, to jest Fabryka Dekoru. I coś takiego, nie? To na tym będę pracowała, ale tak naprawdę co macie, to możecie użyć. Dziewczyny, naprawdę, jeżeli nie czytałyście e-booka o kolorach, polecam, naprawdę polecam Wam się z nim zapoznać. Mnóstwo czasu na niego poświęciłam, tam jest naprawdę dużo wiedzy. Jeżeli macie problem z dobieraniem kolorów w pracach, to Wam naprawdę wyjaśni, rozjaśni bardzo wiele, nie?
Tylko trzeba faktycznie się zapoznać z tym. Trzeba się zapoznać z tym kołem kolorów, z tymi wszystkimi, co dobrze wygląda na czym, a co źle i w ogóle. No to jest naprawdę, to było bardzo czasochłonne, ale też daje naprawdę efekty. I zobaczcie, teraz sobie nakładam maskę moją nakładam pastę przez moją maskę. Tutaj troszeczkę sobie wyjadę tą maską, bo ja bym chciała, żeby ten wzór koronki mi się odbił ładnie. O, nie za grubo. Okej. Okay. Jest, pięknie mi się to odbiło. Ściągam i zobaczcie, co tu mamy, nie? Czary mary, abrakadabra. I jest, nawiązując do naszej magicznej kolekcji. Maska jest piękna, tak, ona jest cudowna. I teraz tak, to sobie muszę zaraz wysuszyć, ale że na masce mam różne rzeczy, teraz tutaj nie mogę od Was iść sobie i umyć, to ją chociaż trochę wezmę, żeby się nie zniszczyła, tak? Bo jeżeli zostawimy maskę z pastą, no to niestety trzeba się liczyć z tym, że może się zniszczyć, że ta pasta już od niej nie odejdzie. W ogóle mi się wydaje, że coś mi się do rękawów przykleja, ale nie. O, chyba nic już jej nie będzie. Też dostałam e-booka, super. Małgosia, tak, kompozycja. Trzeba trochę tej fotografii wprowadzić właśnie, w ogóle o tych zdjęciach też. Przecież no, po co tego fotografa robiłam? No, po to, żeby się z Wami wiedzą podzielić, no. Także wszystko w swoim czasie będzie, no. Okej, okay, mamy to, musimy to wysuszyć. Teraz to sobie muszę wysuszyć, bo tutaj no niestety potrzebujemy chwili, nie? Kto nakłada maskę, dajcie znać. A kto nie nakłada, nie ma, albo czegoś mu brakuje, albo coś po prostu nie może, nie wie. Może macie jakieś pytania. O, Artur, na ciebie mówili abrakadabra, no. Tak. No, ale tak powiem Ci, Małgosia, że tak mi, nawet jak powiedział, że mówili na niego abrakadabra, to mi nawet pasuje. Nawet mi do niego pasuje, no. O, cześć, Paulina. Hej, hej. Dobra, to musimy sobie wysuszyć. Bo tutaj będziemy jeszcze tak potrzebować trochę wody. Ja będę używała też, tutaj mamy Grow Color z 13 Arts. To jest taki, to jest tak naprawdę tak. Tu widać zielony, tu widać niebieski, a pigment jest brązowy. Także to też jest abrakadabra, jak dla mnie, nie? To też jest abrakadabra. Nawiązując. Pastę mam, nie mam maski. Małgosia, jak nie masz maski, żadnej maski nie ma, nie musi być taka, może być coś innego. Powiem Wam tak, że ja czasami, jak kiedyś nie miałam masek, to potrafiłam wykorzystywać takie rzeczy od tekturek. Potrafiłam wykorzystywać, wycinać sobie wzory z papieru wykrojnikami, jakimiś takimi ładnymi, gdzieś tam zawijaskami czy czymś i w ogóle, i tak jeden obok drugiego i to wykorzystywać jako maskę. Co jeszcze kombinowałam z tymi maskami? Jeżeli nie masz maski i nie masz żadnego wzoru, żeby go no to po prostu jej nie dawaj, nie? To nie musi być tyle, to zostawimy bez. Mamy biały kolorek, piękny. Teraz sobie popsikamy troszeczkę wodą, bo będziemy nakładać. Oczywiście trzeba było się przygotować. Przygotować trzeba było się i wziąć i napełnić sobie pojemniki z wodą, nie? Dobra.
damy troszeczkę koloru, koloru. Tu mamy ten kolorek taki, to niby będzie brązowy. Do tego jeszcze używałam, wiem, że używałam zielonej akwareli jakiejś. Miałam gdzieś tu jakiś pojemniczek z zieloną akwarelą i zobaczcie, tutaj, co tutaj się teraz zadzieje, nie? Czekajcie, muszę sobie to odwrócić, bo nie z tej strony mam ten. Zobaczcie, nie? Mamy coś takiego, można sobie to rozsmarować. I zobaczcie, tutaj sobie to rozlewamy. Można nad tym panować, można nad tym nie panować, to już jak chcecie. Oczywiście można sobie wytrzeć chusteczką, jak mamy gdzieś tam za mocno. Do tego można pochlapać zielonym. Serwetka, gaza, właśnie, dobrze dziewczyny kombinują. Żebym ja nie miała butelki z atomizerem w domu, niedobrze, no u mnie jest po jakiś tych, zobaczcie, o, Joanna rządzi, jedwab w tym. O, tu jest następna Joanna, też rządzi po prostu, to tutaj trzymam wodę, nie? Szukam mojej butelki z zieloną farbą, wiecie? To jest też naprawdę magiczne, bo zniknęła. O, jest. Zobaczcie, tutaj mam akwarelę w płynie rozcieńczoną delikatnie z wodą. To jest moja mgiełka. Zobaczcie. Ona ma kolor bardzo zbliżony do moich listków, które są na tych różyczkach. Więc sobie gdzieś tam delikatnie pokropię. To nie musi być nie wiadomo ile. Tylko taki akcent, o nie? Tak, ja wiecznie czegoś szukam. Ja jestem z tych szukających. Po odżywkach są najlepsze, no. Po odżywkach są najlepsze. O, i mamy tutaj takie, o, zobaczcie, już zupełnie inaczej to wygląda. Fajnie, suszymy z jednej i z drugiej strony, bo jak z jednej suszymy, to nam się ten papier zwinie w jedną stronę, jak go wysuszymy trochę z drugiej strony, to go odwiniemy wtedy, a ja tak zawsze trochę z tej, trochę z tej i mamy... mamy, że tak powiem, umiar. Co dawałam po masce? Po masce dawałam, posypałam proszkiem brązowym, rozcieńczyłam go wodą i pochlapałam zieloną akwarelą. Tak naprawdę to nie musi być proszek, bo tu też może być akwarela. Jeżeli robiliście ze mną jakiś tam warsztat, też wysyłałam wam akwarele, takie wiecie, te akwarele, o. Gdzieś w kicie też było ich dużo. Od takimi akwarelami też jak najbardziej można sobie podziałać. I jest tu kolor pasujący, nawet brązowy i złoty to może być też. Także jak najbardziej. Zobaczcie, to sobie odłożę, niech to sobie schnie. A my teraz sobie podziałamy z naszymi tekturkami, bo nasze tekturki jeszcze musimy sobie zembosować, tak? A żeby je zembosować, też potrzebujemy nagrzewnicę. Jeżeli nie macie tekturek, nie embosujecie, nie korzystacie, możecie sobie na przykład tekturki, na tekturki możecie sobie położyć gesso, jeżeli macie na przykład białą bazę, nie kraftową. Jeżeli macie kraftową bazę, to możecie sobie położyć złotą pastę na tekturki. Też jak najbardziej można. Teraz tylko gdzie mój nożyk, żeby to wszystko ładnie powyciągać. O, no one są po prostu czadowe, nie? Jak dla mnie. Te tekturki. I teraz tak, musimy to powyciągać i za chwilę będziemy nakładać. Potrzebny jest nam tusz do embossingu przezroczysty i puder. Ja będę używała, tak jak mówiłam, będę używała dwóch pudrów, zielony i złoty. Chyba że chcecie, żebym tylko złotego użyła na przykład, bo mogę wziąć wasze sugestie, że tak powiem, pod uwagę. O, kwiatki papierowe to jak najbardziej, Madzia.
Bo jeżeli chodzi o foamiran, to nie, nie, nie. Te akwarele kompletnie nie nadają się do tych. Dobra, tu mamy to. I jeszcze te długie. Zobaczcie, jakie fajne zawijaski, nie? Ja uwielbiam, po prostu uwielbiam. I chodź jeszcze ty. I ty jeszcze zostałeś tu taki. Ja ciebie nie użyję raczej, ale... Ale no dobra, niech ci będzie. I... To sobie wezmę na złoto, nie? To sobie zębosuję na złoto. To będzie najpierw zielone. Potem będzie złote. I teraz tak, moje tekturki na puder do... Nie puder, tylko... Jezus Maria. Ja też często korzystam z tekturek. Boże, co to jest? Puder do embossingu. Nie puder do embossingu, no. Tusz do embossingu, Boże, no. Tusz do embossingu i zobaczcie. O. Wszystkie tekturki sobie wezmę. Jeszcze najlepiej spojrzeć, w którą stronę byście chcieli te tekturki, żeby one były ułożone, nie? Bo się później okaże, że żeście z ten, nie tą stroną. No ale to jak idzie tu, to pójdzie tu. Dobra. Mamy wszystkie pokryte? Nie, nie wszystkie. Tak, wszystkie. Dobra, zielony teraz idzie w ruch. Tak, tekturki są super, naprawdę. I teraz tak, sypiemy sobie puderkiem. Zielonym. Zielony, 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 zielony. Ogórek jest zielony. I tak. Tu skupienie wielkie, nie? Skupienie wielkie. No ale co? Aż ty. Aż ty. No, wiesz ty co, jak możesz tak? Jak tak możesz spadać mi tutaj? Okej. I gdzie moja nagrzewnica? Właśnie skupiłam. Pełne skupienie, nie? No i co? I co narobiłaś? Już nie będziesz suszyć na folii, no. A tak miało być pięknie. No, o, dobra. Jakoś to jest. O czym rozmawiacie? Bo ja teraz nie mogę przewinąć komentarzy. Nie mogę przewinąć komentarzy, musicie mi powiedzieć. Puder się rozpuszcza. Zobaczcie. Staje się błyszczący. Złapię sobie z drugiej strony, co by nie poparzyć paluchów. Pewnie. No wiedziałam, że mi uciekniecie, jak wam po papa zrobię, nie?
też lubię, no. Też lubię oglądać, jak się puder do embossingu rozpuszcza. Dobra, mamy rozpuszczony puder. Teraz ja sobie mogę albo na szybko posypać w ogóle naszym złotym. Gdzieniegdzie. Nasze tykturki. Gdzieniegdzie. Zobaczcie, już złoty puder od razu reaguje też, nawet się, tam gdzie było gorące, to się rozpuszcza, nie? I zobaczcie, jakie fajne wychodzą, dwukolorowe. Naprawdę mi się ten efekt bardzo podoba, nie? Trochę tego, trochę tego. O. Tu jak nie mamy, na przykład jest niedobarwione, no to można sobie odcisnąć. No nie, muszę posypać. I dokolorować. Muszę się udać do Actiona, może uda się kupić tą nagrzewnicę. No, nagrzewnica jest naprawdę super sprawa. Super sprawa. Dobra, tekturki mamy zrobione. Niech sobie tu leżą. Jeszcze te sobie tylko wezmę na złoto. Tak, na złoto sobie je zrobię. Muszę trzymać zawsze tu w rękach. Ale nie widzę, którą stronę zrobiłam. Dobrze. Nieważne. Nieważne, no. Okej, to... I to. I to będą elementy takie do zegara, jeszcze akurat fajne, nie? To i to. Posypiemy. Zamykam pudry, bo już nie będą nam potrzebne. Jeszcze tylko to rozpuścimy i jedziemy z naszym. Bardzo szybciutko się rozpuszcza. Pewnie, jak masz te wykrojnikowe zawijaski, to nawet nie musisz ich sklejać, ważne tylko, żeby przekładać. O, widzisz, Monia, jak ty masz dobrze. Widzisz, jak ty masz dobrze. Super. A, nie ma to jak dotknąć po prostu gorący puder, nie? Go zmatowić jeszcze. No, ale takie rzeczy to tylko u mnie, nie? Dobra. Jedziemy! Jedziemy! To już nam niepotrzebne. Zobaczcie, jak mamy fajny pop-up w środku. Ha. To sobie przykleję normalnie, bez żadnych
uniesień, bez żadnych uniesień. Niech się przyklei i zobaczcie, jakie mamy fajne podłoże do tego, żeby pracować z naszą kompozycją. Dobra, jest. I teraz zobaczcie, budujemy naszą kompozycję od tego, że potrzebujemy jakiś obszar kwiatków, na którym to będziemy właśnie budować. I zobaczcie, tutaj możemy sobie wyrwać, już mamy, zobaczcie, takie fajne różyczki. Dam sobie to na szerokość tego. To będzie nasza baza do budowania kompozycji, bo my musimy podnosić sobie warstwy, tak? To jest nasza baza. Pod tą moją bazę będę wkładała właśnie moje, które tu były docięte pięknie. Są, znalazły się, zobaczcie. Ostatnio robiłam kwiaty i spaliłam cztery palce. Masakra, bąble mi się przez tydzień trzymały. No, ja nawet nie próbuję. Od godziny szukam schodów do boksa. Stolarza, super się ten kolorek bija na tym drewnie. Ja na live'ach zaczynam, a koniec potem różnie. Oj, szkoda tej koronki zakrywać, wygląda pięknie. Tak, koronka jest dodatkiem, że tak powiem. No, ona nie jest głównym naszym tym, ona po prostu nam robi jakiś tam efekt w tej pracy i najpierw sobie położymy tą koronkę tutaj o tą, żeby gdzieś tam sobie właśnie wystawała ładnie. Tu czy tu, o. Tu. I zobaczcie, wystaje, wystaje. Teraz pod naszą koronkę położymy sobie następną koronkę. W ten sposób, żeby też, o, współgrała z naszą maską, nie? I jak ja ją tak sobie położyłam, daję sobie odrobinę kleju. Przykładam i zobaczcie, to już mi się tutaj pięknie trzyma. Będę mogła na tym już, mam już jakąś podstawę, będę mogła na tym rzeźbić, nie? Tu można sobie coś podłożyć, można sobie podłożyć kawałek birmaty, żeby to wyrównać do naszej koronki. A ja czasami też robię tak, że po prostu daję trochę więcej kleju i grubszą warstwę, nie? Grubszą warstwę kleju i wtedy... O! No i już kapie, już kapie, no już kapie, no. Dajemy klej. Przyklejam sobie od samej góry i mam bazę, na której będziemy układać naszą kompozycję. Barbara, wysłałam kasę i maila, będę robić album z Alicją. Super, już mamy taką fajną grupę. Mówię ci, Basia, będzie super. Karola, tyle się napracowałaś z maską, a teraz zakrywasz jej cały urok. No, Jola, no tak bywa. No, nie zakryłam całego uroku. Nie zakryłam całego, to widać. No, dlatego mówiłam, że no, jak ktoś nie ma, no to nie musi być. Ale jak już się ma, to można dodać. No jest coś wtedy takiego, wiecie. O jest, Wela, cześć. Jest coś takiego, że... no, że no daje tego uroku, nie? Daje tego uroku. I zobaczcie, teraz na tej bazie możemy sobie pracować i układać naszą kompozycję. Potrzebuję coś, żeby zrobić nasze kwiatki wypukłe, żeby to nie było, że ja będę sobie tak płasko układała nasze kwiatki, wiecie, jeden, drugi, trzeci w ogóle, bo zobaczcie, jak to wygląda. No, wygląda tak. Wygląda tak, a zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądało, jeżeli nadamy kształtu
naszym kwiatkom. O, jak pięknie leży tutaj pod nogami. Pianka kreatywna, cokolwiek, co ma jakąś przestrzeń i jest miękkie, potrzebujemy teraz do naszych elementów powycinanych i kulkę. I kulkę, nie wiem, kawałek pędzelka, tyłu pędzelka i teraz nasze kwiatki musimy sobie uwypuklić, tak żeby nadać im kształtu, żeby to nie było płaskie. I zobaczcie, jest półokrągłe? Jest. Ja sobie to dociskam i zobaczcie, jaki mam fajny, zupełnie inny kształt różyczki. Ta różyczka zupełnie inaczej wygląda. I to samo robię z każdym elementem, jakiego będę chciała użyć, tak? Warstwowanie. Tak, warstwowanie jest bardzo ważne. Wtedy te prace naprawdę są, przestrzeń widać między tymi pracami. Ważne jest, żeby ustalić sobie, co jest centralnym punktem naszej kompozycji i żeby ten nasz centralny punkt był najwyżej w tej kompozycji, żeby to nie było tak, że to będzie wszystko na jednym poziomie, naklepane i w ogóle i przyklejone jedno na drugie, w ogóle nie, bez przestrzeni, bez warstw, bez niczego. No wtedy nie ma efektu, Zobaczcie, no zupełnie inaczej te kwiatki się prezentują, widzicie? Zobaczcie, no zobaczcie to, a zobaczcie to. Jest różnica? Już kładąc takiego kwiatka na płasko, zobaczcie jakie on ma, jaką on nam robi przestrzeń pomiędzy. Już jest ta no jest ten oddech tego, tak? Cześć Asia, właśnie robię to samo, wycinam kwiatki, ale robię inną pracę. Jasne, Jowita. Jak ty, Karola, dokładnie masz wycięte te kwiatuszki? Wow. A, tam dokładnie, no. Niby nic, a od razu inny efekt. Dokładnie. Na podkład, tak, dokładnie. Idzie to robić na podkładce pod myszkę. Ja też to zawsze właśnie robię też na podkładce, no. Dokładnie. I kwiatuszki. I teraz jak mu nadałam kształtu, na środek wbijam i on już zupełnie inaczej wygląda, nie? To samo. Tralala. Chwila, moment, a robi robotę po prostu, no. Co będziemy tutaj ukrywać, no. Jak ktoś gdzieś używa jakiegoś płaskiego elementu, jakiś taki, nie wiem, to naprawdę weźcie, zróbcie to i zobaczcie, jaki jest efekt, nie? Wydaje mi się, że wystarczy mi tego, co ja tutaj narobiłam. Ja wiem, że żeby zrównoważyć moją kompozycję, tak? Będę miała dwa punkty, które są dla mnie ważne w tej mojej kompozycji. Jest to punkt z napisem i drugi punkt z naszym kwiatkiem, tak? Z naszymi kwiatkami, z naszą kompozycją. I ja to równoważę, że daję to mniej więcej na tej samej wysokości. Tu daję tyle samo od dołu i tu daję tyle samo od dołu, żeby te główne nasze elementy były na takich samych. I tu mam z prawej strony, tu mam z lewej strony. To mi zrównoważy. Przez to jest właśnie ta równowaga, nie? I teraz tak. Tutaj dam sobie tekturkę gdzieś, żeby sobie wystawała. Do tego mamy zegar. Mamy zegar. Zegar sobie wezmę. Tak, wszystko jest w kicie, Ania. Wszystko dostaniesz w kicie. Nie ma tylko tego tuszu Vintage Photo. To musicie mieć we własnym zakresie. Ja korzystam z tego Distressa. Każdy brązowy tusz się nada, ale to jest we własnym zakresie, a tak wszystko dostajecie w kicie. Są wyciski, są tekturki, są papiery, dostaniecie gotowe grafiki już wydrukowane, dostaniecie inne, no wszystko, nie? Dostaniecie, no. Także tam tylko trzeba będzie mieć właśnie pędzel jakiś, tusz, coś do cięcia. Zresztą ja tam pisałam, chyba wszystko jest napisane, nie?
Ale ogólnie, no z reguły, jak robię warsztat i coś jest użyte w tym projekcie, no to jak jest kit, no to nie zrobię kitu i że tego nie będzie. To zawsze wymieniam. Jeżeli czegoś nie ma w kicie, no to z reguły jest przeważnie właśnie tusz jakiś, nie? Kocham zegary i trybiki, tak, też, dokładnie. Zegary są super. To sobie wezmę na spód. Niech sobie od góry to złoto nam prześwituje. To będzie nasza, że tak powiem, nóżka zegarowa tutaj. Takie przedłużenie naszej, wydłużenie naszej kompozycji. A to jest nasz zegar, nie? To tą nóżkę zegarową już wiem, że mogę sobie tutaj gdzieś tam położyć. O, żeby sobie była najlepiej prosto. Ważne jest to, żeby w pracy, jeżeli mamy linie poziome i pionowe i w tekturkach albo w jakichś grafikach albo w czymś mamy linie poziome i pionowe, tak jak w napisach czy w czymkolwiek, zostawiamy te linie poziome i pionowe. Nie możemy sobie iść i nie możemy sobie przykleić tekturki, nie wiem, krzywo i gdzieś napisu dać tak czy coś, bo to nie wygląda dobrze. To powiem Wam tak, jeżeli opanujecie zasadę, to później wszystko można. Jeżeli wiecie, że to dobrze wygląda, to wszystko można, tak? Można sobie tekturkę przekrzywić. No ale ja bym w tym momencie tego nie zrobiła, no bo to by beznadziejnie wyglądało. Nie wiem, no. Mam linie pionowe, tutaj mam ewidentnie linie pionowe i poziome, także no nie wiem, co ja bym tutaj musiała dać, żeby, nie wiem, chyba wzór musiałby być jakiś na ukos gdzieś tam na tym tle, żebym ja mogła sobie tekturki położyć na ukos. No to są takie naprawdę niestandardowe, gdzieś tam nie ten... 12. Jest 12. Mamy zegar, mamy nóżkę, mamy jakiś tam parawanik sobie i tutaj budujemy teraz nasz ogród, tak? Nasz ogród sobie budujemy przez to tylko i wyłącznie, że dajemy sobie różyczki. Kwiatuszki. Wiadomo, że jak mamy gdzieś pod spodem coś i jeszcze nam coś wejdzie, no to warto dać tam coś włożyć pod ten spód, nie? Że jeżeli wiemy, że budujemy tą kompozycję, że schodzimy nią na dół. Także to przez to, że jest takie pognieciony, nadaje nam przestrzeni w tej pracy, tak? I to może być nasz taki... o, tu sobie mogę dać. Ja sobie przyłożę, że tak powiem... przyłożę sobie kwiatki. Tu mam jeden w ogóle sam płatek i ja będę chciała zrobić to, żeby to był taki, wiecie, niby zwinięty, nie? To jest mój zwinięty, no. Mówcie. Pączek. Pączek. To jest mój pączek. To jest mój pączek. Ja sobie zwijam mój pączek. Zwinę go tak, żeby go później ładnie przykleić, że to... O. Będzie sobie gdzieś tam pączek wystawał, nie? Jeżeli pracuję z kwiatami, to zasada jest bardzo ważna. Dajemy nieparzystą ilość kwiatów. Nieparzystą ilość kwiatów, jeżeli to są kwiaty do głównej kompozycji, dajemy ich nieparzystą ilość. Jeżeli dokładamy do głównej kompozycji jakieś jeszcze małe kwiatuszki, wtedy dajemy ich w parzystej ilości, żeby łącznie wszystko dawało nieparzystą ilość kwiatków. To jest bardzo ważne. Parzystą ilość kwiatków daje się na pogrzeby, jak już to ustaliłyśmy. Także zawsze kompozycyjnie 1, 3, 5, 7 wygląda najlepiej. To po prostu wygląda dobrze. O, i zobaczcie, coś takiego wiem, że z tych moich kwiatków powstanie. I zobaczcie, przez to, że ten kwiatek jest taki większy, ten jest mniejszy, a ten jest... w ogóle pączek, to ten ogólnie powinien tutaj największy się znajdować na środku, a ten powinien być tu, ale że ten ma dwie warstwy, a ten ma jedną warstwę, to ja chcę, żeby ten ładny kwiatek mój znajdował się tutaj na środku, a tego staram się wepchnąć pod spód, tak żeby on mi nie przyćmił całej pracy i żeby nie było widać, że on jest większy od tego, który jest tutaj, tak? Mam w tysie. No i teraz bym pączka zjadł. Jezu, dziewczyny, weźcie, przestańcie, no. O, jeszcze lepsze. A moje dziecko w ogóle 5 minut przed live'em wchodzi i się mnie pyta, czy ono może zjeść loda. Ja mówię, serio? Musiałaś o to teraz zapytać? No. I od razu mi się zachciało loda, no.
Jakoś niedługo, tłusty czwartek, nie? Jakoś niedługo. Teraz dokładamy sobie jeszcze, oczywiście, no po to zrobiłam kwiatki, żeby dołożyć sobie jeszcze tutaj moje ulubione różowości tutaj, o. I tak, to mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne. Tu są moje różowe kwiatki, tu będzie mój różowy kwiatek na pewno. Też staram się układać tak, żeby to jakoś wyglądało, żeby to nie było jeden przy drugim. Tylko gdzieniegdzie różyczka, gdzieniegdzie różowy kwiatek. Gdzieniegdzie kawałek kwiatka, bo cały nie pasuje na przykład, nie? I jeszcze mamy tekturki. I zobaczcie, przez to, że ja mam powyginane wszystkie te moje elementy, tutaj te kwiatkowe, to dobra, ty różyczko tutaj zostajesz. Ona mi tutaj po prostu pasuje i ona tu zostaje. Kwiatek mi tu pasuje i on tu zostaje. On zaraz zostanie też trochę zakryty przez moją tekturkę. Noż ty. Moja tekturka idzie sobie na dół. Tu idą moje kwiatki. Na moją tekturkę. I to wszystko musi przez siebie przechodzić, tak? Nie, kompozycja zawsze zajmuje najwięcej czasu, oprócz dobierania papierów. No bo trzeba poświęcić trochę czasu na tą kompozycję, ale jak już wejdziecie w wprawę, jak macie te powyginane te elementy, to naprawdę nie jest trudno zrobić tą kompozycję. Jeżeli wszystko jest wycięte, wszystko do siebie pasuje, to ja to po prostu przekładam jedno przez drugie, trochę tego, spod tego wystaje to, spod tego wystaje tamto i tak. Żeby te elementy się powtarzały, żeby nie było tak, że na przykład tu mi wystaje jedna tekturka, później gdzieś w ogóle w poprzek wystaje druga tekturka i więcej tej tekturki nie ma. One muszą mieć swoją powtarzalność. Ja też zawsze staram się tak układać, żeby gdzieś tam po trzy te elementy takie gdzieś były widoczne, nie? Zobaczcie, jedna tekturka, druga tekturka i gdzieś tu jeszcze w innym miejscu trzecia będzie wystawała. I jakoś tak muszę mieć to powtórzenie tych trzech, bo jak mam dwa, to nie wygląda fajnie i tyle, nie? I znowu gdzieś tutaj tak, tu wiem, że będzie mój główny kwiatek, tu będzie mój główny kwiatek, tu gdzieś będzie mój pączek, bo tu mi się mocno rozrosło, a jednak chcę, żeby ta główna uwaga poszła bardziej tu, dlatego tutaj dam swojego pączka, tak? Wiem, że on będzie stąd wychodził. No i na pewno trzeba mu będzie dorobić listeczki, nie? Trzeba będzie mu dorobić listeczki, żeby to też wyglądało bardziej naturalnie. O. I żeby ta tekturka też nie odciągała nam całej tej uwagi, nie? Tu możemy sobie dać zielone listki jeszcze. Oczywiście, jak najbardziej. Zakryjemy trochę nam tą świecącą tekturkę i na sam koniec, zobaczcie, to jest na sam koniec. Mój główny akcent kwiatek. Mój główny akcent kwiatek jest na sam koniec. Tu ci damy listki jeszcze. Nie wiem, o czym rozmawiać, muszę zaraz was podgonić tutaj z tymi komentarzami. O! Jest? Jest dobrze? Jest dobrze, no będzie dobrze wyglądało, no, musi dobrze wyglądać. I zobaczcie, ja też tylko na środek daję troszeczkę kleju. To wszystko mi odstaje, to wszystko mi robi robotę tutaj całą. Nic ja tu więcej nie potrzebuję. Na sam koniec przykładam mojego kwiatka.
Jak gdzieś coś Wam pasuje, jeszcze można sobie gdzieś pączka wypuścić. Oczywiście, jak najbardziej. Jak kto mi zabroni, nie? Kto mi zabroni po prostu. O, tu będzie pasował. Napis. Wyginam sobie delikatnie. I teraz szybciutko. Od wewnętrznej strony klej na gorąco. I przykładam delikatnie, równiutko, żeby było w linii prostej. I co? I jesteś najlepsza, nie? No, ty, a ja dzisiaj żarłam faworki. Moje dziecko mnie wyciągnęło oczywiście na spacer, ale on już się wycwanił, bo spaceruje sobie w stronę, oczywiście już wie, gdzie jest cukiernia. No to mama, chodź na pączka, coś tego. No i pani dzisiaj nam dała faworki też. Jakie one były dobre. Jakie one były dobre. Nie jadłam jeszcze takich faworków. One no, po prostu się rozpływały w buzi, nie? Tak, ja też o pączkach. Pyszne faworki. No ale ja zawsze jadłam takie domowe, wiecie, takie, wiecie, no te, one są troszeczkę, no też są takie miękkie, ale chrupkie i w ogóle, ale tamte to one mi się normalnie rozpadały w buzi. No były po prostu, no rewelacja, nie? Rewelacja. Mamy to, dziewczyny, no. I zobaczcie, no tak jak mówiłam, 2 godziny. Jesteś najlepsza. Ja jestem najlepsza? Jak ja jestem najlepsza, to fajnie. O, ty jesteś najlepsza i tu jesteś jeszcze najlepsza w ogóle. Ty jesteś najlepsza, dokładnie. I wy jesteście najlepsze też. Jak dla mnie wy też jesteście najlepsze. I cieszę się, że ze mną jesteście, dziewczyny. Drugą kartkę dedykuję dla Was. Druga kartka jest dla Was. Jesteście najlepsze i cieszę się, że ze mną jesteście. Moje kochane, no. Normalnie zmieściłyśmy się w 2 godzinki. 2 godzinki. Kto się czegoś nowego nauczył dzisiaj? Dajcie mi znać. Czy nauczyliście się czegoś nowego? Czy wyciągacie jakieś wnioski? Czy coś robiliście inaczej, a teraz będziecie robić inaczej? Jestem bardzo ciekawa. Ojejku, ile serduszek, moi kochane. Piękna, super. No ja mam nadzieję, że wasze też są piękne. Mam nadzieję, że zaraz będziecie się chwalić w kreatywnej drużynie swoimi pracami. Tam was zapraszam. Można się chwalić pod tą transmisją. Można się chwalić w kreatywnej drużynie. To jest grupa, gdzie możecie udostępniać wszystko, co ze mną powstaje. Tak jak mówiłam, jedna z Was dostanie albo jedna osoba zostanie wybrana i będzie miała możliwość wybrania sobie dostępu do jednego z warsztatów, które już się odbyły. Może akurat czegoś nie będzie miała. Więcej pop-upu, więcej takich kompozycji, więcej warsztatów z Tobą, Karola. Dziękuję bardzo. Wieczór. Bardzo dziękuję. Dobranoc. Pozdrawiam serdecznie. Pudry i embossing to dla mnie nowość. Ekstra. Tak nauczyłam się znów czegoś nowego. Dziękuję. Ekstra. Bosko, pięknie. Wyśmienicie. Widzę, że moja dyslekcja mi nie przeszkadza w czytaniu. No nie przeszkadza, nie. Muszę cofnąć komentarze. No pop-up wyszedł mi za pierwszym razem, nie za szóstym. Ekstra! Ja dzięki pop-up już umiem zrobić. Hahaha, Ewela, super. Ja się nauczyłam czytać z prędkością światła.
tekturki mi się powyginały, więc jutro poprawka. Pierwszy wieczór z tobą było wspaniale. Dziękuję, Agatka. Och, jaka piękna kartka. Będę taką robić na pewno. Świetna inspiracja. Dziękuję, Kasia. Było super, Kasia, super. Dziękuję. Wielkie dzięki za mój miły wieczór, dawkę wiedzy. Ja też wam bardzo dziękuję, że ze mną byłyście. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę dołączyć do warsztatu, zostały 2 dni na Alicję. Tam też będziemy robić pop-up, tam też trochę pomediujemy, dowiecie się, jak postarzać papier. No w ogóle budujemy cały album od podstaw, budujemy pudełko od podstaw. Porobią tak z tymi kwiatkami, jak ty kuleczkami. Tak, Iwonka, naprawdę kuleczki są dla mnie najfajniejsze, nie? Ciężko jest się udzielać, komentować, a zarazem tworzyć z tobą. Dzisiaj było wspaniale, ekstra, dzięki Artur. Jeszcze nie embosowałam. Dla mnie mnóstwo nowości, super. Od dziś, a może od jutra będą zawsze kulkowała kwiaty. Bardzo się cieszę, Gosia, naprawdę zobaczysz różnicę. Ja zawsze uczę się czegoś nowego od ciebie, Karola. Dziękuję. Zaczęłam robić kartkę. Przycięłam bazę. Ekstra. Przyjemnie ogląda się ciebie i twoją pracę. Bardzo mi miło. Naprawdę bardzo mi miło, no. Ale pozytywna jesteś, cudowna, wszystko super przekazujesz. Dzięki, Reniu. Kochana moja. Będę tego live'a nadrabiać, Małgosia. Mam nadzieję, że pracę zobaczę, no. Ja też od teraz kulkuję kwiatki, super, więc mój pop-up pierwszy przede mną. Mnie synek usnął, więc zaraz zaczynam robić swoją karteczkę ekstra. Płaciłam za warsztat, ale przelew dotrze w poniedziałek, bo weekend, czy to nie problem? Nie, 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 Asia, jeszcze 2 dni, ja wiem, wszystkie przelewy, które schodzą w poniedziałek rano, to wszystkie osoby się jeszcze załapią, także spokojnie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego właśnie zrobiłam do niedzieli, żeby już nie było, że w poniedziałek kolejne osoby mi dojdą i będę czekała na przelewy do wtorku. Także w poniedziałek wszystkie przelewy zejdą na pewno i koniec zapisów, po prostu już nie będzie można dołączyć do Alicji z kitem. Pamiętajcie, że wszystkie warsztaty macie dostępne na zawsze, możecie do nich w każdej chwili wracać, nawet jeżeli to jest warsztat na żywo. To on jest, zostaje transmisja, zostaje to wszystko, wszystko macie zapisane. Dla mnie coś nowego, było super, ekstra. Zawsze jest wspaniale, jutro się ty zajmę, super. Można wysłać potwierdzenie przelewu na maila. Na maila na pewno trzeba wysłać, nie trzeba wysłać potwierdzenia przelewu, trzeba wysłać adres i numer telefonu. I pamiętajcie, że wysyłacie maila. Jeżeli wam nie przechodzi, to nie kopiujcie, tylko wpiszcie adres ręcznie. To jest bardzo ważne, bo ja w mailach już jest grupa na Alicję w Krainie Czarów. Są dziewczyny już w grupie. Wszystkie dostajecie link do grupy przez maila, tak? Żebym ja nie musiała was szukać, bo mi to naprawdę kilka godzin później zajmuje, żebym ja kogoś musiała znaleźć. I samemu szukać i wysyłać i dodawać do grupy, nie? Pokażesz jeszcze Alicję? Pokażę jeszcze Alicję. Pokażę jeszcze Alicję. Zobaczcie, robimy pudełeczko, zmediujemy je troszeczkę. Będziemy używać wycisków, będziemy używać tekturek. Tutaj budujemy wszystko to sami. Zaraz tutaj, o, nie zapięty jest. Tak wygląda tył, bok, przód. I no jest dosyć grube, także pudełeczko na pewno wykorzystacie sobie, w ogóle samo pudełko wykorzystacie sobie jeszcze na pewno na niejeden album. I tutaj mamy też Alicję. Wchodzi tutaj naprawdę około 70 zdjęć ostatnio liczyłyśmy, bo tutaj mamy maty. On tutaj jest naprawdę dużo miejsca, to jest wszystko pomiędzy sobą fajnie, fajnie zrobione. Powyciągam wam te maty, żebyście zobaczyły, jak to wygląda. O. To wszystko to są w ogóle grafiki, które dostaniecie w zestawie ode mnie wydrukowane. Będą też dostępne w formie digi do wydrukowania sobie, w razie czego jakby ktoś wykupił warsztat bez kitu. Także spokojnie będzie miał grafiki, będzie mógł sobie to wydrukować. O, tu mamy też maty na 4 zdjęcia.
Tu też tak naprawdę można sobie wkleić mniejsze zdjęcie, czy z tej strony, i tutaj zostawić sobie te ładne obrazki. Każda karta otwiera się do góry. Tutaj też mamy miejsce, żeby włożyć zdjęcia. O, tutaj są kieszonki, jest miejsce, żeby włożyć zdjęcia. Tutaj tak samo, zobaczcie. I też do góry idzie. Tu tak samo mamy miejsce, zobaczcie. Tutaj też oczywiście wchodzą. Też jest o. I tutaj mamy wyciągane. I tu. Stempel jest w kicie. Wyciski są w kicie. Papiery są w kicie. Pasta jest w kicie. No wszystko, wszystko co tu widzicie, oprócz w sumie distresa, nie? Będzie trzeba mieć pędzelek, będzie trzeba mieć klej. Karola, pomyśl o live z herbatką, kawka i pogaduchach na luzie. A chciałybyście takie coś? Nie wiem, bo ja to mam wrażenie, że na takie rzeczy to szkoda, szkoda marnować waszego czasu, no. A czemu tutaj nie mogę? Pop-up. Pop-up poskromiony i... O, ucieka mi, ale... ja mam trochę zaległość. Karola, ty już skończyłaś kartkę, a ja dopiero 15 aniołków zrobiłem. Karoli, wszystko od podstaw, ale na drobie tak, dziewczyny, ja wszystko od podstaw tłumaczę, co i jak zrobić. Ostatnio robiliśmy album, dziecięcy album z potworkami. To był pierwszy mój warsztat, który był w formie nagrań. To był ten warsztat, robiliśmy go i miałam go w formie nagrań. Nie wiedziałam, jak dziewczyny zareagują, ale powiem wam, że były bardzo zadowolone. Zobaczcie, to jest album z potworkami, który robiliśmy ostatnio, album dziecięcy. Mamy domek i tutaj w domku mamy album, który się wyciąga i tutaj mamy miejsce na zdjęcia. I to był album w formie nagrań. I dziewczyny, takie opinie miałam, że dziewczyny w ogóle nie odczuły, że to był warsztat nagrywany. Także naprawdę fajnie czuły się, jakby robiły na żywo. Zresztą możecie dziewczyny dać znać, jak było. Te, które już zrobiły warsztat. Oczywiście, zobaczcie, tutaj też jest. Do każdych moich warsztatów można wykupić sobie dostęp. Także nie ma żadnego problemu. Tutaj mamy też kieszonki na te... No i wiem, że się podobają i wiem, że to wszystko jest jasno, klarownie przekazane, także każdy sobie poradzi. Jak nie mieliście do czynienia z czymś, co widzicie w warsztacie, naprawdę nie przerażajcie się. Małgosia jeszcze aparatu nie zrobiła. Do następnego razu. No to super, że tylko ja mam zaległości. Tak, Kasia, ten live będzie zapisany. Dziękuję za warsztat. Prototyp pop-upu zrobiony. Jutro zabiorę się za kartkę. Super, Wandzia. Przelałam i już się cieszę. Mam córkę Alicję i zawsze chciałam zrobić jej taki album. Ekstra! Super! Ja muszę jeszcze ramki i potworki, potworków album dokończyć. Kasia, pewnie, no trzeba zaplanować, musicie sobie zaplanować. Jeżeli chcecie kończyć projekty w czasie, to najlepiej zaplanować sobie naprawdę po pół godziny, dziewczyny, dziennie. Jeżeli sobie w głowie zaplanujecie rano albo dzień wcześniej, że o tej i o tej godzinie to jest moje pół godziny, siadam do tego projektu i ja go robię, to zrobicie, no zrobicie, nadrobicie i wszystko będzie ok. Cieszę się, że znowu... Nie mogę cofać. Już samo pudełko jest super. Asiu, super. Super warsztat, jak wszystkie. Dobranoc, dobranoc, dziewczyny. Wpadniemy z flaszeczką. Do mnie zapraszam, nad morze zapraszam, dziewczyny. Ale zarąbisty album. Dziękuję, Jolu. Piękny ten album. Dobrej naleweczki.
miejsce na grupie jeszcze dużo. Mogłoś oczywiście z tobą zawsze. A z czego pudełko? Z Birmaty? Pudełko nie z Birmaty, a Ola. Nie, 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 nie z Birmaty. Podoba mi się opap, fruwające karty. No, jest ekstra właśnie to. Bardzo chciałam. To w ogóle było pierwsze, co chciałam zrobić. Czy wiedziałam, że będzie w Alicji, nie? Nie mogę cofać komentarzy w ogóle. Ojejku, tu mam nowe 140, 104. O Jezus. Chciałabym wszystkie. Ja też wolę warsztat na żywo. Moje potworki jeszcze tknę, ale Alicja mnie już kręci, bo zakupiłam. Noc długa przede mną, może tę kartkę jeszcze zrobię. Ekstra, ekstra. Dziewczyny, róbcie, nadrabiajcie, chwalcie się, oznaczajcie mnie. Ja wszystkie oznaczenia staram się udostępniać w relacjach. Także bardzo mi miło, że ze mną byłyście. O, tutaj jest Beatka. Kartka cudna. Bardzo mi miło, że ze mną byłyście tutaj i na Instagramie, i na Facebooku. Bardzo się cieszę, było mi bardzo miło. I do zobaczenia niebawem. Wyczekujcie jutro informacji. A w przyszłym tygodniu dostaniecie ode mnie kilka darmowych grafik i coś do zrobienia tła. I będziemy sobie działać, zrobimy sobie magiczną karteczkę i będzie super. Także trzymajcie się. Cześć dziewczyny. Najpierw zgaszę Instagram. Nawet nie wiem, jak to zrobić, nie? Nawet nie wiem, jak to zrobić. Wstrzymaną transmisję. Haha, no. I jeszcze zapisało w ogóle. Jak ja mam to wyłączyć? Jest, zakończ transmisję. Cześć dziewczyny. O, i tutaj też się z wami żegnam, dziewczyny. Dzięki, że byłyście ze mną i tak licznie komentowałyście i udostępniałyście i jesteście kochane po prostu. Dobranoc, dobrej nocy wam życzę. Pa, pa.